dzisiaj, tak jak mówiłam, królową naszej transmisji będzie fajna Minerva, Minerva MC90C. Mam akurat przyjemność tą Minervę mieć na stanie i już wielokrotnie Wam mówiłam, że ja tą maszynę mam, ale ponieważ ja większość filmów, większość nagrań, wszelkiego rodzaju live'ów, warsztatów robiłam na Minervie 363D Next, więc ona taka biedna środka, chociaż fajna, piękna, cudowna, stała i no tak nie do końca w pełni ją wykorzystywałam. Już Wam kiedyś obiecałam też właśnie, że ja ją Wam pokażę, że tutaj będziemy po prostu ją pokazywać i zawsze coś tam mi wypadało, że nie miałam okazji. Bo tak jak Wam też mówiłam, że ja wcześniej na tej maszynie za bardzo nie szyłam. Ona od niedawna była u mnie, tylko taki nie poznałam jeszcze całego jej potencjału, chociaż ogólnie znam potencjał maszyn tak zwanych elektronicznych, komputerowych. Oczywiście znam je, wiem, bo wielokrotnie, wiele lat szyłam na takiej maszynie, ale to nie jest tak, że jak ja na jednej maszynie szyłam, to ja mogę o wszystkich maszynach tego świata się wypowiedzieć, tak? Ja, kto mnie zna, to wie, że jeśli ja nie szyłam na przykład na tej maszynie, zanim jej nie poznałam, to ja bym, nie wystarczyłoby mi, że ona u mnie stoi, ja już bym na nią się zachwalała, ja muszę ją wypróbować. Jeśli rzeczywiście mi się ona spodoba, to mogę powiedzieć o niej więcej. I teraz nadszedł taki moment, że ja o tej maszynie wiem więcej, dlatego że po pierwsze, był ostatnio kurs podstawy szycia, który ja kręciłam filmy, omawiałam maszyny, porównywałam, różne tam funkcje omawiałam. I między innymi jedną z maszyn, która była w tym kursie podstawy szycia, była ta Minerva. Oczywiście była maszyna Łucznik Stara, była Minerva 363D, ale była też ta maszyna. I ja ją właśnie wtedy już tak bardziej rozpracowałam, poznałam, a potem trochę na niej poszyłam, żeby ją wypróbować. Ale też postanowiłam nagrać jeden z filmów, który już jest na kanale YouTube, który właśnie taki ma świąteczny już trochę klimat. Wam pokażę, bo to też jest ważne. Jeśli są osoby, które chciałyby zobaczyć tą maszynę w akcji, to już ja Wam pokazuję, dziewczyny. To od razu mówię, że jeśli nie widziałeś jeszcze filmu na YouTubie na temat szycia takiej choinki, tutaj akurat ona miała dużo takich malutkich elementów fajnych, tak, takich ruszających się, ja tu pokazywałam, że to może być fajna poduszka albo zabawka dzieciom, a także ozdoba świąteczna i specjalnie wzięłam do tej choinki tą maszynę, żebyście przede wszystkim mogły też zobaczyć ją w akcji, żeby nie było tak, że ja będę o niej mówić i zostawię Was w takim jakby zawieszeniu, że Wy nie możecie nawet zobaczyć, gdzie ja szyłam. Więc najpierw przygotowałam film, w którym szyję na tej maszynie, przynajmniej jeden, a obiecuję, że będzie tych filmików więcej. Nawet może będą takie filmiki, że powtórzę pewne tematy, które będę wydawały mi się, że są warte tego, ale właśnie przy użyciu innej maszyny, żeby te dziewczyny, które mają te maszyny, też mogły jakby trochę skorzystać. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba. O, jest, słuchajcie, z nami pan, tutaj widzicie, Radosław Marczak, czyli Radek jest z nami, który jest specjalistą od maszyny, od maszyn Minervy, od tej marki, więc pozdrawiam. I tutaj macie świetną okazję, jeśli będziecie chciały zadać jakieś pytanie, bo ja od razu dziewczyny mówię, ja się znam na szyciu, znam się na tych maszynach, no jakiś tam mam dość sporą wiedzę, ale takie typowo jakieś techniczne sprawy związane z jakimiś usterkami, naprawami i tak dalej, to akurat Radek jest w tym lepszy, dlatego że on się zajmuje jakby od innej strony tymi maszynami. Zna je zarówno od strony szyciowej, takiej, że się na niej szyje, a także od tej strony serwisowej, czyli te wszelkie naprawy. Więc macie tu wspaniałą okazję właśnie, że Radek jest z nami tutaj i on może Wam ewentualnie odpowiedzieć na pewne pytania, więc mam nadzieję, że będzie śledził Wasze komentarze, bo ja z nim wielokrotnie rozmawiałam i też my znamy te bolączki osób początkujących, że często wy myślicie, że ta maszyna ma taką i taką wadę, a to nie jest wada maszyny, tylko jest wasz brak umiejętności, dlatego my dzisiaj będziemy chcieli wspólnie być może nawet te mity różne obalić i powiedzieć właśnie, dlaczego te maszyny są fajne i dlaczego warto może zwrócić się trochę uwagę już. Wiemy, że Minerva 363 Denex jest fajna, już wiemy, każdy to wie, to jest świetna maszyna, ale teraz czas, żeby może tą poprzeczkę sobie podnieść i zobaczyć, a może jednak taka maszyna. Mam pieniądze, nie potrzebuję wydać tylko te 500-600 zł, mam fundusze, to może jednak weźcie lepszą, wyższej klasy maszynę, tak? Dzisiaj będziemy właśnie w ten sposób na to wszystko patrzeć. Dobra, i przede wszystkim,
Najpierw powiemy, zaczniemy od tego, że to jest sekcja maszyn tutaj właśnie komputerowych, elektronicznych. Tu niech Radek się wypowie, czy to jest tak jakby tam ten model maszyny bardziej się pod komputerowe czy pod elektroniczne. Ja powiem szczerze, że nawet ja sama czasami nie umiem jakby dokładnie powiedzieć, jaka jest to różnica. No, tu też jakiś komputer steruje. Tu też jest elektronika, więc zawsze mam takie małe jakby wątpliwości, jak ją nazwać, czy to elektroniczna to jest to samo, czy one oznaczają coś innego. To może tutaj Radek się wypowie, a wy ewentualnie potem poczytacie, ale ogólnie właśnie pierwszy mit, jaki może chcę rozwiać na początku, może takiej teorii trochę, dziewczyny, bo każda osoba, która myśli o maszynach mechanicznych, elektronicznych i takie pytania zadajecie na forum. Dziewczyny, jestem początkująca. Oczywiście ja nie twierdzę, że to tylko mówimy dzisiaj o osobach początkujących. Mówimy dzisiaj o wszystkich osobach na każdym etapie rozwoju życiowego krawieckiego, ale to są często pytania osób początkujących. Dziewczyny, jestem osobą początkującą i ja pytam o jakąś najprostszą maszynę taką, że ja bym ją ogarnę, tak? I wbrew pozorom, wy myślicie jako osoby początkujące, że taka elektroniczna to dla was będzie zła, bo ona jest zbyt skomplikowana i wy jej nie rozszyfrujecie, wy nie będziecie wiedziały, jak to zrobić, jak to ustawić. Ja wam dzisiaj chcę pokazać, że tak naprawdę to jest nieprawda, że ta maszyna jest jeszcze prostsza, można powiedzieć, jeszcze prostsza niż maszyna mechaniczna. Oczywiście ja nie będę jej porównywała do takiej maszyny mechanicznej, w której jest tylko pokrętło i wy nie musicie w ogóle myśleć, tylko tam jest narysowany ściek, tylko tak, przykręcam pokrętło na ten ściek i żadnego innego pokrętła nie muszę robić. Potem przykręcam na jakiś inny ściek i więcej nic nie muszę ustawiać, czyli nie porównuję do takich maszyn. Jeśli mamy porównywać, to już tutaj porównujemy do maszyny tej Minerva 363D Next, że ona ma na przykład pokrętło ustawienia ściegu i ja muszę jeszcze parametry ściegu ustawić, to co widzicie często na moich filmach. Ja zawsze mówię tak, wybieramy zygzak, ale jeszcze same ustawiamy, ile ten zygzak ma mieć szerokości, ile długości, tak, czyli i tutaj jakby porównujemy te, że musimy tak manipulować tymi ustawieniami. I właśnie tutaj się charakteryzuje ta maszyna elektroniczna, komputerowa tym, że ona nam praktycznie większość rzeczy podpowiada. Za chwilę ja będę szyła na niej, pokażę wam, jak to wszystko jest, ale w każdym razie jest tak, że jak my wybieramy jakiś ściek, to ona nie zostawia nas w takim jakby w sytuacji, że dobra, ustawiła ściek i teraz sobie jeszcze pomyśl, jak go ustawić. Ona nam od razu już coś podpowiada. Już ten ściek jest jakiś tam ustawiony w jakichś parametrach, które już są możliwe do wykorzystania i już one są podobne do tego ściegu, które widzimy tutaj na panelu albo na płytce dodatkowej. A na przykład w maszynie mechanicznej, której musimy sami ustawiać parametry, może się zdarzyć, że jeśli my wybierzemy jakiś ściek, a my nie umiemy ustawić jego parametrów, no to on nie będzie podobny w ogóle do tego, które my widzimy. Czyli ta maszyna już nam zawsze ustawi tak, żeby będzie podobny i da nam jeszcze jakieś małe widełki, gdzie my możemy trochę w przód, trochę w tył coś tam uregulować, ale na pewno nas nie zostawi w takiej konsternacji, że linia prosta nam wyjdzie albo jakieś coś rozwlekłe bardzo, tak? Czyli ona nam już podpowiada i to jest już wielki plus dla osób początkujących, że naprawdę macie super podpowiedź. Czyli to jest takie pierwsze, że nie musicie się jej bać, bo naprawdę ona w połowie myśli za was. Druga rzecz to często osoby początkujące myślą i też dajcie mi znać, czy wy tak myśleliście o tej maszynie, tak? Czy w ogóle mieliście kiedykolwiek takie zdanie, że ta maszyna tak robi? W ogóle dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, bo coś mi się tu tak unieruchomiło, że ja w ogóle nie widzę waszych komentarzy, jakby mi to stanęło. O jest, tutaj Radek coś napisał. Marlena mówi, że nie lubi czerwonego koloru. No, to nie jest czerwony, to jest bordowy. Bordowy jest troszeczkę inny niż czerwony. No to pecha masz. Przyjęło się nazywać, że maszyny elektroniczne to te z elektroniką, czyli sterowane elektronicznymi suwakami, a nie mechanicznymi pokrętłami, ale bez wyświetlacza. Jak mówimy o maszynach komputerowych, to mamy na myśli te z wyświetlaczem. Czyli tak naprawdę, no ta ma jakiś tam wyświetlacz, czyli rozumiem, że tą można nazwać komputerową. Nie wiem, czy akurat o ten wyświetlacz chodzi, ale tak. No dobra. Czyli mamy to, że nam podpowiada. Druga sprawa to jednym z takich też mitów jest to, może Radek akurat mi tutaj pomoże powiedzieć,
że ta maszyna jest bardziej awaryjna. Także taka mechaniczna, to wiadomo, my się kojarzymy, że ona jest taka, no, że jak się zepsuje, to jakiś mechanik tam śrubokrętem, młotkiem stuknie, puknie, albo my gdzieś tam ją stukniemy, czy tam w ogóle ona ma taką budowę, że nic się z nią nie będzie działo, bo to takie mechaniczne, wiecie, kojarzy nam się z czymś takim solidnym. Natomiast elektronika to jest taka delikatna, kapryśna, że zaraz nam się tam jakieś druciki pewnie pourywają, poprzecierają. Na pewno ona będzie nam fochy robić, bo ona jest delikatna. I tutaj na przykład według mnie to jest mit, dlatego że ja akurat z Minerwą tą mam od niedawna jakby styczność, ale przez wiele lat miałam styczność z inną maszyną elektroniczną, komputerową i ja ani razu, ani jedniutkiego razu nie miałam z niej żadnych problemów, a miałam chyba ponad 7 lat, tylko tą maszynę sprzedałam, bo potem była już mi po prostu niepotrzebna, ale nie sprzedałam jej dlatego, że już ja miałam jej dosyć, że mi się coś tam z nią stało, nie, sprzedałam ją w bardzo dobrym stanie, dobrze działającą, nic mi się nigdy z tą maszyną nie stało, bardzo dobrze mi się z nią współpracowało, tak samo jak ta, widzę, że naprawdę fajnie ona działa. Oczywiście każda z tych maszyn ma jakąś gwarancję. I dziewczyny, i tutaj jeszcze ja wam od razu powiem, skąd się biorą te mity. Tylko dlatego te mity biorą się z tego, że można tak powiedzieć, mam nadzieję, że Radek mi tutaj poprzesz, nie powiem jakiegoś babola tutaj, że ta maszyna jest trochę bardziej wymagająca uwagi od osoby, która z nią zaczyna pracować, tak? Bo ja tutaj myślę często o osobach początkujących, z którymi miałam styczność, z którymi na co dzień się stykam, słucham, patrzę, jakie są komentarze, jakie są błędy na kursach stacjonarnych. Widzę, co osoby początkujące wyprawiają z maszyną. I przede wszystkim podstawowym błędem osób początkujących jest to, że nie czytają instrukcji obsługi, że stosują nawyki jakieś niepotrzebne, złe, takie, które szkodzą maszynie, że właśnie nakładają do tych maszyn byle jakie szpulki, że w ogóle nie wiedzą, że szpulki są takie albo takie, że nie wiedzą, jaka w ogóle jest szpulka do ich maszyny, pomimo że mają gotowe tutaj u siebie w jakimś tam opakowaniu, że mogą zobaczyć, jaka to jest szpulka, że powinny wiedzieć, że jeśli ktoś taką dołączył, to znaczy, że ona jest prawidłowa. I te osoby początkujące często, słuchajcie, kuszą się na wszelkiego rodzaju jakieś tanie zamienniki, jakieś metalowe na przykład. Ja zaraz pokażę, wstanę na chwilkę tutaj i wezmę swój taki fajną taką szkatułkę. Fajną szkatułkę krawiecką mam taką. I zaraz wam pokażę. Poczekajcie, tylko się na chwilkę przełączę. O, ja tutaj nie będę pokazywała za bardzo wnętrza, bo tu mamy trochę bałaganu, ale chciałam wam pokazać takie szpulki właśnie, które my często mamy w jakichś takich tanich zestawach, tak? Kupujemy na przykład zestaw jakiś w Lidlu, w Biedronce, albo mamy jakieś stare gdzieś tam po jakichś innych maszynach i my wkładamy takie stare szpulki, takie metalowe, do tych nowych, nowoczesnych maszyn. I teraz uwaga, tutaj jest taka różnica między tą naszą maszyną mechaniczną, która często ma metalowy bębenek, jest inaczej, inną ma konstrukcję, natomiast przechodzimy na tą maszynę z wyższej półki i my myślimy, że my możemy tak samo z nią postępować. A tymczasem na przykład maszyna taka elektroniczna, ona ma już bębenek plastikowy, co nie znaczy, że gorszy, ale ten plastikowy bębenek nie bierze się bez powodu, dlatego że my od takiej maszyny przede wszystkim wymagamy na przykład, żeby ona była cichsza, żeby ona może była jakaś bardziej stabilna, lżejsza, czy jakieś tam inne rzeczy, czyli no coś musimy wymienić, tak? Czyli jak tamta metalowa, z tym metalowym bębenkiem może wydaje jakieś większe odgłosy albo ma jakąś inną konstrukcję, a ta już jest bardziej elektroniczna, cichsza, no to my być może mamy ten jakby ten cały koszyczek bębenka plastikowy, ale to wiąże się też z tym, że my nie możemy sobie gdzieś tam metalu do niego dokładać. Ja uważam przynajmniej, nie wiem, czy Radek mi to poprze, że tam powinny być plastikowe szpulki i to mało tego, jeszcze takie, które tam są przeznaczone. Dziewczyny, jak wy jeszcze nigdy nie interesowały się tematem, na przykład jakie są rodzaje szpulek, to obejrzyjcie. Ja na przykład o tym temacie szpulek chociażby, bębenków, tych wszystkich rzeczy, jak dobrać, to bardzo szczegółowo omawiam na kursie Podstawy Szycia Online, który jest w Złotym Naparsku dostępny. Ja nie bez powodu poświęcam temu tematowi w swoich kursach całą lekcję oddzielną, na przykład na dolną nitkę i pokazuję zdjęcia, jakie są szpulki, czemu taka, czemu
czemu nie taka, bo to ma po prostu znaczenie. A wiele osób no po prostu wkłada co ma, cokolwiek. No kupiłam sobie tani zestaw, no to sobie go biorę, tak? Mam byle jakie igły, jakieś no name z jakiejś tam maszyny, w ogóle nie wiem jakiej, sprzed epoki kamienia upanego, jakaś tam leży w szafie, to wciskam na siłę jakąś igłę, byle jaką, nie znając w ogóle tej igły i tam sobie gdzieś tam wkładam. Czyli nie wiem w ogóle, co ja używam. Czyli takie są błędy. Nitka byle jaka, jakakolwiek pierwsza, lepsza, jakaś sparciała, jakaś gruba, w ogóle nie wiem, czy ta jest prawidłowa, jakaś i nitka, a potem się osoby dziwią, że na przykład ich maszyna nie słucha, że maszyna jest słaba, a to okazuje się, że mamy poharatany bębenek, bo wsadziłyśmy metalową szpulkę, jeszcze źle ją nawinęłyśmy, w złą stronę wsadziłyśmy, w czasie szycia jest on podrywany, podskakuje, przez to igła uderza na przykład w ten chwytacz, robi na nim rysy jakieś, tak, a potem oddajemy do konserwacji, do serwisu, bo nam się tam porysowała płytka albo chwytacz nam nie chce chwytać, a nie mówimy nic o tym, że nawet w ogóle nie mamy pojęcia, jaką my tam potrzebujemy właśnie bębenek, tę szpulkę, że w ogóle robiłyśmy wszystko odwrotnie, tak? Dlatego ja uczulam. Zaczynamy zawsze, dziewczyny, od tego, że jak jesteśmy osobą początkującą, to najpierw zdobywamy wiedzę. Ja często też się spotykam z osobami początkującymi, które piszą takie komentarze. Dziewczyny, ja jeszcze nic nie wiem o maszynie, nie znam się, ale chciałam przeszyć 5 warstw grubej jakiejś tam rzeczy, jeszcze z jakąś gumką, z tasiemką, jeszcze z jakimś tam nie wiem czym i mi coś zapętliło, zagrzmotnęło, zagruchnęło i ja w ogóle nie wiem, co się dzieje, tak? I potem taka osoba zapytana, słuchaj, a czy ty dobrałaś igłę? A nie wiem, taką jaką tam miałam, taką zużyłam. A szyła dzianinę i jakąś grubą właśnie z gumką, jakąś jeszcze jakąś ociepliną. A czy ty dobrałaś igłę do tego? Nie wiem. A jaką trzeba, tak? Pyta się dopiero teraz, jaką igłę. A czy ty wzięłaś nitkę odpowiednią? Nie wiem, nie wiem. A czy ty jak ustawiałaś parę? Nic, ja nie wiem. Ja tylko chciałam po prostu coś przeszyć dla psa legowisko od razu uszyć i już od razu bez żadnej, zero wiedzy po prostu, nawet nie wiem, co tu trzeba ustawić. I stąd się biorą dziewczyny takie potem kwiatki. Ja wiem, że ja czasami mówię tak trochę emocjonalnie i niektórzy mogą się poczuć urażeni, że to może oni coś takiego pytali, że to o nich. Ja nie mówię o nikim personalnie, trochę może też wyolbrzymiam, słuchajcie, ale chciałabym, żebyście właśnie tak pomyślały, że no jak ja na przykład nie umiem piec ciast, tak, nie umiem piec ciast, biorę się za jakiś przepis, no i na przykład mieszam, korzystam z jakiegoś przepisu i tam na przykład prawidłowo trzeba tam na przykład masło w ciepłej, w jakiejś temperaturze wcześniej wyjąć z lodówki, żeby się ociepliło, trzeba na przykład postawić w jakimś ciepłym miejscu, może na jakichś obrotach niskich, a potem dopiero zwiększyć, czy coś takiego, są jakieś wskazówki, a ja po prostu prosto z lodówki rzucam do miski, w ogóle nie robię, wszystko razem do michy mieszam, a potem krytykuję w komentarzu, że to ciasto to bubel, bo mi jakiś zakalec wyszedł i w ogóle bez sensu. Tak? A potem się okazuje, że to ja popełniłam mnóstwo błędów, które spowodowało, że to ciasto nie wyszło, a wszystkim innym no piękne, po prostu pulchne, cudowne, pyszne ciasto wychodzi. Tak? I to jest tak samo z tymi maszynami, dziewczyny. Niestety, muszę troszeczkę takim na początku powiedzieć takim tonem, żeby potem zejść już do tego pokazywania, jaka ona jest fajna, tylko że to my musimy zacząć zawsze od siebie. Troszeczkę poczytam, bo już tak się emocjonalnie tutaj wzniosłam. Dziewczyny, pamiętajcie, że ja zawsze dla waszego dobra chcę, tylko czasami może tak, no, tak mówię, no nie? No, tutaj Radek pisze, że maszyny komputerowe i elektroniczne nie są bardziej awaryjne. Są maszynami komputerowymi taki nieco heavy duty, są bardzo mocne, szybkie, jeśli użytkujemy je zgodnie z instrukcją. Właśnie, to co ja właśnie mówię, musimy zgodnie z instrukcją, o to co właśnie cały czas powtarzam, to samo tutaj Radek, zobaczcie, potwierdza. Nie lubią one za to błędów w nawlekaniu, zbyt niskiego naprężenia górnej nici. Jeśli tu popełniamy błąd, to te maszyny przy swojej mocy, jak zaplączą nić w bębenku, to go zwyczajnie obrócą, z pełną mocą przyszyją. Tak, właśnie. Także dziewczyny, tutaj jeszcze jest coś takiego, że dajcie mi znać, czy są tu osoby takie typowo początkujące, albo takie, które już trochę umieją szyć, ale tak nie do końca umieją ze swoją maszyną postępować, bo osoby, które są tutaj i ewentualnie były na moim kursie online podstawy szycia, który dalej jeszcze można cały czas kupić, on jest w sklepie Złotego Naparska, to wiedzą, jak ja się tam nastawiałam na słowo świadome szycie.
I to jest wszystko tak samo związane z maszyną. Świadome szycie, czyli to jest takie, że ja za każdym razem, kiedy siadam do maszyny, to ja wiem, co ja chcę uszyć, jaki efekt chcę uzyskać, jaki rozmiar danej odzieży, czy ja chcę, żeby to miało jakaś tam poszewka chociażby, żeby miała 50 na szerokość i 50 na długość, to ja taką uszyłam, a nie ja chciałam 50 na 50, ale wyszło mi tam 43 na 43, bo zapomniałam tego dodać, tam trochę za dużo podłożyłam, tak? Czyli jakoś tam wyszło na łapu capu, coś tam wyszło. I to jest tak samo się tyczy maszyny. Świadome używanie maszyny. Czyli ja nie robię tak, jak ja dawałam dziewczynom na kursie przykłady. Siadam do maszyny, tak jakby zamykam oczy, dobra, gdzieś tu wszystkie w prawo pokrętła, spróbuję teraz wszystkie w prawo przekręcić, tak? Szczególnie tej mechanicznej. No i szyję sobie wszystkie w prawo, patrzę, co będzie mi. Potem biorę, no dobra, to teraz wszystkie na maksa w lewo sobie biorę, kręcę, tak? Są takie osoby, naprawdę, no nie wiedzą, jak mają ustawić, więc może na maksa spróbuję, a potem na środku ustawię. A tymczasem, to co tutaj Radek też wspomina, nie da się wszystkich pokręteł ustawić albo na prawo, albo na lewo. Tutaj akurat ta maszyna właśnie ma to do siebie, że ona nam nie da za bardzo na prawo, albo za bardzo na lewo. Dlatego, że za chwilkę, jak ja wam włączę tutaj, to za chwilkę przyjdziemy na inną kamerę i zacznę już konkretnie mówić o tej maszynie, to ona nawet jak nam pokazuje ścieg i jakąś długość tego ściegu, tutaj pierwsze, co nam wyskakuje zawsze, jak się włączy tą maszynę, to jest właśnie stępnówka. Pierwszy ten parametr właśnie stępnówka 1 zawsze wyskoczy, ma już ustawienie igły na środku, ma jakieś parametry tego właśnie ściegu na długość i ona nam na przykład nie da ustawić tak, żeby to się nie dało szyć. Akurat ona nam prawdopodobnie tutaj nie da ustawić, z tego co wiem, chyba na zero, a nie, da ustawić na zero tutaj. Nie, to jest chyba pozycja igły, a tutaj... Nie, to jest pozycja igły. Akurat na zero nam da, ale no to może zły przykład. Są jakieś takie ściegi, że ona nam nie da ustawić na zero, bo to jest dla niej niekorzystne. Natomiast jak my sobie przykręcamy pokrętłem w mechanicznej, no to my możemy sobie niewłaściwie ustawić ścieg, no i wtedy będzie źle, tak? A ta już nam nie da. My już tutaj będziemy miały jakąś podpowiedź, chociaż oczywiście też musimy umieć tutaj tymi przyciskami się poruszać. Natomiast tutaj jest to miejsce, ja zobaczę, czy mnie tutaj widać, to co my tutaj mówimy często o naprężeniu nitki. Tutaj najczęściej my sami musimy. To jest takie pokrętło, które można powiedzieć my najrzadziej używamy. Często jest tak, że my je ustawimy na środek, można powiedzieć, i potem rzadko kiedy przestawiamy, bo nie ma czegoś takiego, że ja w tej rzeczy przestawiam, w tę pozycję, na innej, tak ciągle gdzieś coś tam przestawiam. To akurat często nie przestawiamy, nie mówię, że w ogóle, bo są sytuacje, kiedy my ją musimy troszeczkę zwiększyć napięcie, kiedy zmniejszyć, czasami musimy nawet na zero, czasami na dziewiątkę, ale to już są sytuacje jakieś tam wyjątkowe. Ale to po to nam tutaj maszyna zaznacza jakby takie środkowe, ja na razie mówię, jeszcze troszeczkę ogólnie powiem, a później pokażę bliżej, ale na każdej maszynie my mamy coś takiego, że mamy taki środek i jak już ustawimy sobie na ten środek, na razie jak już robimy te ćwiczenia, poznajemy maszynę, to tutaj nie manipulujemy za bardzo tym. Tutaj, tak jak Radek wspomniał, weźmiemy przez przypadek na zero. Gdzieś tam usłyszałyśmy, gdzieś tam, że coś na zero trzeba. No to i myślimy, dobra, to ja coś na zero spróbuję. Nie próbuję na zero, bo zero to znaczy zerowe naprężenie nitki. Jeśli ja nie wiem, po co ja to zrobiłam, no to to jest złe, tak? Czyli ja muszę wiedzieć, po co ja te zero ustawiam i jeśli mam jakiś cel. Natomiast tutaj jest to naprężenie. Natomiast reszta, wszystko tutaj za chwilę w tym panelu będzie nam ta maszyna mówić. Czyli tak jak jeszcze podsumowując, czyli maszyna nam dużo podpowiada i osoba początkująca tutaj no wystarczy, że będzie patrzyła na te właśnie przyciski, ale podstawa jest tej instrukcji. Ja dzisiaj specjalnie jeszcze przypomniałam sobie, przejrzałam tą instrukcję obsługi i powiem wam szczerze, że tu jest bardzo dużo rzeczy, naprawdę. Tutaj jest na przykład na początku taka książeczka i praktycznie każdy przycisk, każde miejsce, które macie na tej maszynie, dziewczyny i chłopaki, tu macie powiedziane, co to jest, tak? Macie tutaj idzie taki, taka linia i na przykład nożyk do obcinania nici. No patrzę ten nożyk, no to oglądam, gdzie ten nożyk jest, tak? Tutaj jest taki nożyk. No to zastanawiam się, do czego ten nożyk jest potrzebny. Tu patrzę jakiś tam przycisk do sterowania jakiś, tak? No to patrzę, gdzie to w ogóle jest tutaj. I najpierw poznajcie te wszystkie przyciski. Dlatego, że też nie możemy sobie tak, no kiedy tam mi się chce, to sobie nacisnę tam
Najlepiej, żeby po prostu poznać. Zanim cokolwiek zaczniesz szyć, zanim podłożę, szyć jakiś kocyk dla dziecka z pianką, jakiś, nie wiem, pokrowiec dla psa, czy jakiekolwiek rzeczy wymagające, to zaczynamy zawsze od kawałka materiału i my patrzymy, jak maszyna się zachowuje, co nam robi, jak to przyciśniemy, jak tamto. Oczywiście ostrożnie. I tu mamy wszystkie te przyciski opisane dokładnie, mamy tutaj, nikt nie ma żadnego jakiegoś ukrytego. Wszystko naprawdę jest powiedziane. Jak przeczytamy tą instrukcję, to nie znaczy, że wszystko to zrozumiemy, bo powiem szczerze, że ja sama dzwoniłam nieraz do Radka i pytałam, a co to znaczy, bo tak nie za bardzo zrozumiałam. No i zawsze po to są też grupy, nawet nasza grupa, po to jest, dziewczyny, pasjonatki szycia, grupa wsparcia. Dziewczyny, mam taki problem, co tu jest, co to oznacza i wtedy się pytamy, tak? Chociaż z tym pytaniem i odpowiedziami dziewczyny to różnie to bywa, no ale powiedzmy, że lepiej zapytać. Tu mamy dodatkowo spis, wszystkie, co do czego służy, więc potem będziemy widziały. Ja wiem, że to nie każdy lubi, ale ta instrukcja to jest podstawa. Mamy, zobaczcie tutaj, opisy. Jak wkładamy nitkę, to że trzeba taką zatyczkę specjalną nałożyć, tak? To też jest ważne, że ta zatyczka jest nałożona, że ona nam zapobiega, że nam nitka nie spada, że ona nam się nie macha w to i z powrotem, nie zaczepia nam gdzieś tam, że po prostu jest stabilna. Już od tego zaczynamy, od takich prostych rzeczy, podstaw. Jak właśnie szpulkę nawijamy i w jaki sposób ją, jak ona ma być zakręcona. Potem zobaczymy dalej jeszcze kierunek tej szpulki, tak? Zobaczcie, wszystko tutaj jest po kolei, ale nie będę wam szczegółowo pokazywać, ale to wszystko jest. No i znowu ważne, że zobaczcie, jest też taka uwaga, że szpulkę trzeba włożyć w kierunku przeciwnym do ruchu zegara. I znowu jest kolejna rzecz. Czy wy jak wkładacie szpulkę, szczególnie te osoby początkujące, które gdzieś tam nie wczytały się, czy wy wkładacie rzeczywiście w ruchu przeciwnym, czy w tym samym? Jest nawet taki rysunek tutaj na obudowie. Jak tą szpulkę trzeba włożyć? To nie jest, dziewczyny, tak, że my wkładamy sobie a tam jakkolwiek. Może was zdziwić, że w maszynie mechanicznej ta szpulka się wkłada odwrotnie, a w tej maszynie się wkłada odwrotnie, czyli musimy przezwyciężyć, jakby przejść na inne nawyki. Jeśli mamy nawyki z innej maszyny, ze starej jakiejś, ze starego ucznika, czy ze starych jakichś maszyn, czy dawnych maszyn mechanicznych, które miały inne bębenki, tam się inaczej wkładało, a tu niestety są inne zasady, tu się trzeba inaczej zrobić, trzeba inaczej w te wszystkie prowadniki. I potem to wszystko wiąże się też z tym, że nasza maszyna dobrze pracuje, bo jeśli my odwrotnie włożymy nitkę, będzie właśnie ta nitka szarpana zupełnie w inny sposób, to będzie nam ten chwytacz, cały ten bębenek, znaczy podskakiwał, tak jak tam Radek pisał, coś tam zapętli, za luźno zostawimy, nitka nam stuknie, poderwie nam ten cały koszyczek z chwytaczem, stuknie nam raz, drugi w ten plastik, no i niestety będzie poharatany, już będzie nam się zaczepiał i już taka jedna dziurka zrobiona w tym właśnie tym bębenku plastikowym, jakoś nieopatrznie, bo coś źle zrobiłyśmy, już nam może lawinowo potem powodować nasze problemy, bo najpierw zrobiłyśmy to, potem ta dziurka powoduje, że coś tam zahacza, to my tam kombinujemy, odkręcamy jakąś tam śrubkę, ktoś nam potem poradził, że trzeba to zrobić i te błędy się potem nawarstwiają, a potem wam wychodzi, że ta maszyna jest zła, bo ona strasznie jest taka, wiecie, jakaś awaryjna. Nie, to ona nie jest awaryjna, tylko wy na przykład nie macie nawyków dobrych albo korzystacie ze starych nawyków. Ja potem za chwilkę jeszcze mówię, jeszcze cierpliwie czekajcie, zaraz będziemy to omawiać jeszcze. No i to wszystko, nie będę tu szczegółowo mówiła, ale ja pokazuję, że tutaj jest po prostu wszystko powiedziane, naprawdę. Tutaj siadacie i pierwsze co to robicie, instrukcje obsługi, zdążycie się zdążycie uszyć, zdążycie wszystko zrobić. Dla was na początku chodzi, żeby poznać maszynę i zacząć ją, jak ja to mówię, świadomie używać. Dlatego jeszcze raz powtórzę, w kursie podstawy szycia te pierwsze lekcje są do granic szczegółowości, aż do bólu po prostu omawiane, czego nie robić, co robić, na co zwrócić uwagę, jak osoby błędy popełniają, czemu to jest źle, tak? Czyli takie wszystkie rzeczy. No dobra, to teraz się przełączamy, słuchajcie, na inną kamerkę. Ja tylko zobaczę jeszcze, bo wy chcecie poszyć na pewno na tej maszynie, to ja poszyję z wami. Ale przełączymy się zaraz na inną, tylko ja poczytam. Co wy tu jeszcze piszecie? O, nawet jest na kolor, nie lubię czerwonego, jest nawet rada, proszę bardzo, z szarym panelem. Widzicie, nie ma żadnego tego, żadnego wytłumaczenia. Tutaj Wiesława będzie miała 363D, też będzie świetna maszyna, tak, tutaj mówiliśmy o
Ale mówisz, jak tak dosadnie powiem, to zapamiętamy. Tak, no czasami trzeba dziewczyny dosadnie. Ja nie jestem po to, żeby was tym strofować, ale jak czasami popatrzę, co wy robicie jako osoby początkujące, to po prostu, no, trzeba czasami coś tam powiedzieć, no. Ala pisze, że tak się uczyła metodą prób i błędów. Szkoda, że te 4 lata nie znała mnie, tak. Ale Ania pisze, że jestem po kursie premium i teraz świadomie szyję. Wcześniejsze moje szycie było jakieś takie, właśnie takie, jakoś tam wyszło, no nie? Połapałam krojenie z szablonami, planowanie, rozpinanie, jak to jest uszyte. To jest super. Maszyna nie pozwoli ustawić parametru ścieku poza jego funkcjonalnego zakresu. Oto właśnie o czym mówiłam. Maszyna nam pozwoli tylko tak ustawić ściek, ta maszyna, jak on może być wykorzystany. Natomiast maszyna, która jest mechaniczna, która ma własne ustawienie, my tam możemy hulaj dusza sobie poustawiać jak chcemy. Nawet możemy zrobić, ustawić zygzak, takiego parametry ustawić, że on będzie ściekiem prostym, tak? I pomyślimy sobie, kurczę, ustawiłam zygzak, a mam ściek prosty. My oczywiście tak ustawiłyśmy jego parametry, natomiast my nie po to ustawiamy zygzak, żeby się szyć ściekiem prostym. Ściek prosty mamy do szycia ściekiem prostym, tak? Czyli teoretycznie maszyna taka Minerva, nie wiem, ale powinna nam nie dać możliwości szycia ściekiem prostym. Potem to wypróbujemy, zobaczymy. Właśnie, tutaj maszyna ustawi właśnie optymalne ustawienie. Zobaczcie, poczytajcie, właśnie ogromna zaleta jest taka, że wybierając ściek, maszyna ustawi domyślnie najbardziej optymalne ustawienie, czyli optymalne takie, że już my ten ściek możemy praktycznie wykorzystać. Chociażby ten zygzak, zobaczcie. Ja zaraz zrobimy taką próbę za chwilkę, jak nam na przykład maszyna ustawia zygzak. Ale wiecie, że dużo jest na przykład takich poduszek u mnie, gdzie trzeba takie mordki naszywać, aplikacje różnego rodzaju, tak? I może maszyna ustawić nam taki zygzak, który będzie optymalny, no, do czegoś, na przykład do obrzucenia brzegu naszej krawędzi, żeby się nie pruła, ale już do naszycia aplikacji może być ten ściek nieodpowiedni. I ona nam wtedy daje możliwość, żebyśmy sobie na swoje potrzeby jeszcze podkręcili w jedną albo w drugą stronę, tak? Ale do granicy takiego, że ten zygzak będzie, no, miał jakiś sens, właśnie do takiej granicy. O właśnie, tutaj zobaczcie, Radek mówi, że we wszelkich problematycznych sytuacjach zawsze można skorzystać z grupy Minerva na Facebooku. Później ja wam podlinkuję tą grupę, tutaj w komentarzu będzie, żeby można było wszystkie informacje znaleźć pod tym właśnie filmem. I tam też są jakieś filmiki i przydatne materiały w zakresie czyszczenia, konserwacji. Też warto dziewczyny tam zajrzeć. Ja widziałam te filmiki, są bardzo fajne, ale pamiętajcie, że na Złotym Naparsku też możecie pytać, czyli tutaj możemy właśnie trochę Minerwie, trochę Złotym Naparsku, tu o szyciu, tam o konserwacji i wszystko będzie razem. No i dobra, przyłączamy się teraz na inną. Ja się postaram tutaj wam teraz na inną kamerkę. Zobaczcie, przygotuję specjalnie wam tutaj kamerkę. I zaczniemy tą maszynę uruchamiać. Pokażę wam też nawlekanie tej maszyny. Zobaczymy, czy będzie tutaj dobrze to wszystko się prezentowało. O tak, najpierw muszę tutaj ustawić, tak? Czyli widzimy tutaj maszynkę naszą. O tam w tle jeszcze, zobaczcie, jest ta Minerwka druga. Niech ona tam sobie w tle będzie, jeśli tak, Minerva 363 The Next. I tutaj widzimy tą naszą Minerwę w całej okazałości. Ona jest piękna, bordowa, błyszcząca, piękna. Ja na razie może wyłączę. I teraz od czego jeszcze zaczniemy? Tam będziemy widziały w tle tamtą maszynę i pierwsza taka różnica tą maszyną mechaniczną od tej elektronicznej jest przede wszystkim też kabel, zobaczcie. W tej maszynie mamy coś takiego, że ten jeden przewód jest połączony z pedałem, tak? Jesteśmy przyzwyczajone. Znaczy nie, ten przewód jest połączony z prądem, co ja mówię. Ten przewód, ta wtyczka jest połączona z prądem. Ona jest jakaś taka symetryczna, więc myślę, że tu dowolnie możemy ją włożyć, ale tak jak w każdej maszynie, wkładamy i ona ma taki opór, więc zawsze pamiętajcie, żeby to sobie przytrzymać i wcisnąć do końca. Też takim błędem częstym osób początkujących, że nie wciskają do końca, bo jak tylko czują trochę oporu, to już koniec i już potem maszyna nie szyje, tak? Okazuje się, że ona jeszcze nie ma prądu, czyli dociskamy do końca. Natomiast oddzielnie, zobaczcie, kabel, oddzielnie zupełny, jest kabel, który jest do pedału. I tu jest pierwsza taka też zaleta, słuchajcie, że jeśli ja nie chcę korzystać z pedału, bo chcę na przykład, nie wiem, mam złamaną nogę, nie lubię, nie chce mi się, żeby coś stało pod moim stołem, to w tej maszynie pokażę wam później, że my możemy uruchamiać maszynę za pomocą przycisku. Więc tutaj, jak ja to mówię, nawet jak złamiecie nogę, nie macie wytłumaczenia, że nie możecie szyć, tak? Co najwyżej może wam ciężko być nogę trzymać pod stołem, ale. Może nie to wytłumaczenie, ale jak żyjecie z tego, sprzedajecie, to jeszcze możecie się ręką posiłkować. Czyli tu jest taki specjalny przycisk,
który on ma funkcję start-stop, później wam to pokażę w praktyce, i jak ja nawet nie dołączę do niego pedału, to ja mogę to szyć. Jeśli od razu mówi, że jeśli osoby, które są całe życie wychowane na tych maszynach tak zwanym z pedałem, co ja jestem taką osobą, całe życie szyłam na maszynie z pedałem, to nawet jak szyję na Minerwie, no to powiem, że często ten pedał dołączam, bo jestem do niego przyzwyczajona. Ale ostatnio właśnie na filmie próbowałam i na kursie tym podstawy szycia, próbowałam ten przycisk jakoś testować, patrzeć. On jest bardzo wygodny, tylko tak jak ze wszystkim, słuchajcie, trzeba się do tego przyzwyczaić, ale powiem, że jest to bardzo wygodna funkcja. Czyli mogę sobie tutaj blisko ręką i potem będziemy to pokazywać. Czyli to jest taka pierwsza różnica, że już ten właśnie kabel, który umożliwia nam pracę bez pedału, dajcie znać, jeśli macie takie maszyny, czy wam to jest przydatne, czy to jest jakieś takie fajne, korzystne. No tutaj warto zwrócić na to uwagę. Jeśli chodzi o takie, no pewnie też chcecie zobaczyć, jak się nawleka tą maszynę, już jak ja poświęcam jej czas, to tak powiem dokładnie i tak sobie myślę, że potem tym osobom, które były w kursie podstawy szycia, to jeszcze dołączę ten live, żeby jakby uzupełniły, tam więcej się skupiałyśmy na tamtej maszynie 363 Denexa, tych mechanicznych, o tej wspominałam, a tam jeszcze dorzucę dziewczynom z tego kursu, niech mają jako uzupełnienie, więc też zobaczą. I teraz oczywiście, tak jak w poprzednich też maszynach, tej właśnie mechanicznej. Mamy zarówno takie skośne tutaj ustawienie tego trzpienia, które nam trzyma nitkę, zobaczcie, tak, czyli jest pod skosem. Tu pamiętajcie, że go nie podnosimy, tu nie trzeba jakoś próbować go unieść do góry, on jest po prostu w takiej pozycji i tak jest, tylko zawsze pamiętajmy, żeby czymś tutaj zakryć. Tutaj ja nie wiem, czy to jest akurat od tej maszyny, bo tutaj na instrukcji pokazane jest, że to ma taki większy zatyczkę, ale ja sobie wzięłam taką zatyczkę, czyli wkładam i tak ją wciskam odpowiednim tymi ząbkami takimi do środka, to akurat mam taką szpulkę, że ona mi fajnie wchodzi do środka tutaj, o, w ten sposób. Zatyka mi i wtedy stabilnie ta nitka tutaj trzyma się i nic się z nią nie dzieje, ona mi nie spada, nie przesuwa się. Natomiast tutaj jest jeszcze dodatkowa taki otwór, zobaczcie, że można tak zwany trzpień dodatkowy. Jego trzeba szukać tutaj w tym takim dodatkowym woreczku. Zaraz ja zobaczę, czy ja go nie powyjmowałam, co tutaj jeszcze jest w środku. Tutaj jest jeszcze woreczek taki zakryty, czarodziejska właśnie skrytka, zobaczcie. I tutaj mamy specjalnie wyprofilowaną końcówkę, my to tutaj wkładamy, zobaczcie, o, pasuje. I też możemy postawić tutaj nam nitkę, ale ja od razu mówię, że jeśli mamy nitkę, która nam tutaj fajnie pasuje, to tutaj ją trzymajmy. Natomiast tą warto stosować wtedy, kiedy my chcemy szyć podwójną igłą. A oczywiście w tej Minerwie bez problemu możemy używać podwójnej igły, czyli na razie mówiąc o trzpieniu, powiem o tej podwójnej igle, żeby już od razu wam się tu utrwaliło, że można używać, tak, tej podwójnej, więc tutaj dodatkowa nitka. Niektórzy chcą, żeby to była taka podstawowa nitka, więc oczywiście można, ale naprawdę uwierzcie mi, że skośne ustawienie nitki jest bardzo wygodne, bardzo fajnie się ta nitka odwija, o ile my dobrze sobie tutaj zabezpieczymy i odpowiednio właśnie włożymy dobrą szpulkę, która nam na krawędziach gdzieś tam nie zaczepia, nie ma jakichś zadziorków, jakiś rysek tutaj na plastiku, tak, żeby nam się wszystko ładnie odwijało. Czyli już takie najpierw zakładamy, tak? Tutaj już dziewczyny, dużo rzeczy wchodzi w grę, żeby ta nitka była dobra. Dziewczyny na kursie podstawy właśnie tam mają, my mówimy dokładnie o tych nitkach, jaka ta nitka powinna być, no żeby nie jakaś stara, sparciała, czyli no kupmy sobie, jak szyjemy, no jakąś dobrą nitkę z znanej firmy, żeby to było jakieś takie, no miało ręce i nogi, nie, że maszyna super wypasiona, a nitki jakieś sprzed epoki kamienia łupanego, jak ja to mówię, stare, sparciałe, które nam zapychają już od razu te wszystkie tutaj te talerzyki, bo są nierówne, jakieś tam sparciałe, tak? No i dobra. I teraz oczywiście na instrukcja obsługi nam mówi, tutaj nam pokazuje, też umiemy się, uczmy się czytać te oznaczenia, że tutaj taka jest linia ciągła, to ona pokazuje nam, jak idzie nam nitka do igły, natomiast ta przerywana to jest tylko zarezerwowana dla tej szpulki, tak? Więc jeśli ja widzę, że moja nitka, która tutaj jest linią ciągłą, pokazana, że ona idzie stąd od razu tu, to żeby dziewczyny nie przyszło mi do głowy, że jak ja idę tutaj, że ja jeszcze muszę gdzieś tutaj przejść, gdzieś tam ją owinąć i dopiero, no żeby mi nie przyszło jakieś do głowy taka herezja, że ja muszę gdzieś jeszcze zaczepiać dodatkowo. Naprawdę różne widziałam sytuacje, że dziewczyny myślą, że coś tu jeszcze muszą iść tędy gdzieś zaczepiać, no po prostu naprawdę to wszystko zależy na początku od nas, żebyśmy gdzieś tam nie zboczyły z drogi niepotrzebnie,
że tutaj na przykład i tutaj sobie wkładam, bo gdzieś mi się wydaje, że gdzieś musi tutaj być, tak? Nie, patrzymy na oznaczenia, patrzymy na instrukcje. Jeśli my to wszystko od początku zrobimy właśnie dobrze, czyli tutaj, a potem nam pokazuje, że od razu pod spodem tutaj do tego otworu. I ponieważ ja jestem teraz na etapie zakładania nitki, to od razu muszę wspomnieć, że to ma ściśle związane jest z pozycją stopki. Zobaczcie, stopka moja jest na górze, więc ja od razu tutaj nic nie robiłam. Nie możemy robić czegoś takiego, że stopka jest na dole, a my zakładamy nitkę. Jeśli my zrobimy w ten sposób, ażebyśmy zdjęły sobie całą tą obudowę, to byśmy zobaczyły, że tam, jak jest stopka opuszczona, to takie talerzyki, które mają na celu ten cały mechanizm naprężający nitkę, on jest zamknięty, ściśnięty. Talerzyki. I wtedy można powiedzieć, że jak my to nakładamy, to nam na te ściśnięte talerzyki nitka się kładzie i leży jakby po wierzchu, tak? Ona nie wchodzi nam pomiędzy. Dopiero jak my unosimy tą stopkę do góry, czyli to jest pozycja do zakładania nitki, to te talerzyki nam się rozchodzą, wtedy nitka ma możliwość wpaść tam do środka, ona tam oczywiście ma jakąś tam granicę, opiera się i jest potem, jak już my kończymy, zaczynamy szyć, zamykamy i wtedy ona jest zaciśnięta i wtedy rację bytu ma dopiero to naprężenie, tak? Ona musi się tam dokładnie znaleźć, dlatego też nie możemy w żaden sposób tego ominąć. Nie możemy zrobić, że my sobie z tego miejsca, tutaj mamy ten właśnie taki szarpak ruchomy, że my od razu sobie tutaj coś zrobimy i tak do igły, tak? Naprawdę widziałam też takie sytuacje, że dziewczyny w ten sposób robią. Naprawdę widziałam wszystko, jeśli chodzi o osoby początkujące. Widziałam też takie sytuacje, że ktoś zawleka jakoś tutaj, tutaj, tutaj i tutaj i tutaj. Naprawdę takie rzeczy widziałam, dziewczyny. I ktoś potem zadaje pytanie na grupie, dlaczego mi maszyna nie szyję, coś mi plącze, pokazuje dziewczyna splątaną tutaj na dole jakąś nitkę, tak? Pokazuje, że jej się tam z kołtun zrobił. I tego oczywiście na zdjęciu dziewczyny my nie widzimy. I teraz dziewczyna pokazuje splątany kołtun. I dziewczyny mówią, pewnie masz za mało tutaj naprężenie nitki, tak? No to podkręć, albo rozluźnij, albo pewnie masz coś tam w bębenku, gdzieś tam sobie pokręć, tu jest jakaś śrubka, ty pokręć, bo coś tam zaciśnij, bo ci za luźno i tak dalej. I teraz zobaczcie, ktoś ma tak założoną nitkę, nikt tego nie widzi, bo nikt o to nawet nie pyta. Masz 50 rad, co masz zrobić, łącznie z tym, że masz do mechanika oddać, bo na pewno coś ci tam nie trzyma w talerzykach. A podczas, że nawet nikt nie zapyta, czy ty w ogóle założyłaś dobrze, tak? Czyli zobaczcie, już od tego zaczynamy, że ja już wiem, że przesadzam, może czasami aż przesadnie mówię, ale ja to wszystko widziałam na własne oczy. Dlatego mówię, że dla mnie nie ma rzeczy ani dziwnych, ani niemożliwych, jeśli chodzi o początkujące osoby. Czyli tutaj robimy. Zresztą tu jest taka strzałeczka też, zobaczcie, pokazuje, że teraz idzie do dołu na podniesionej stopce. Tu pokazuje nam teraz o zawróć, czyli musimy ominąć ten tutaj taki cypelek. Idziemy do góry i teraz mamy tak zwany szarpak, który akurat w tej maszynie on nam nie zniknie, bo ta maszyna ma coś takiego, że jak my ją tutaj włączymy, ona zawsze ustawi nam się w superpozycji z szarpakiem do góry. I to jest właśnie kolejna rzecz, która jest fajna dla osób początkujących, bo w maszynie, ja potem jeszcze dalej będę o tym mówiła, bo w maszynie mechanicznej, która jest też świetna, ta Minerva, ale tam, jak zatrzymamy maszynę, to ten szarpak na przykład może mieć taką pozycję, że jest schowany. I my myślimy, kurczę, no ale gdzie ja mam tutaj zaczepić? Ja w ogóle nie wiem gdzie, no nie? I tak chodzimy, szukamy, patrzymy coś w głębi, jest schowane. I też dziewczyny, miałam takie z dziewczynami na kursach podstawowych, jak miałam jeszcze w pracowni, że dziewczyny biorą tam jakieś obcinaczki, nożyczki, tam próbują, myślą sobie, Boże, kto to wymyślił, że ja to muszę jakimś drutem tam zapychać, tak? Tymczasem trzeba to w tych maszynach mechanicznych do góry wyciągnąć. Natomiast właśnie w tych maszynach, tych właśnie, że. Tutaj mi się, tutaj, tak, o, ona mi się po prostu od razu pozycjonuje i jest ona na górze, że nie musimy tego szukać. Czyli to też taka fajna opcja dla osób początkujących, że już mamy to gotowe. No i dobra, idziemy teraz do dołu i tutaj. Zaraz ja obniżę moją kamerkę, żebyśmy zeszły tutaj piętro niżej, bliżej. Dajcie znać, czy nadążacie w ogóle, czy już nie przesadzam za długo, może trochę przyspieszyć dziewczyny, czy chcecie takie szczegółowe omówienie, czy tylko takie, wiecie, trochę ogólnie, tak? Także dajcie znać, czy nie za bardzo szczegółowo tutaj wam mówię. Dobrze. Zobaczę jeszcze. O, tutaj właśnie Radek, zobaczcie, dołączył tu grupę. Możecie śmiało tam dołączać sobie. A tutaj właśnie przy overlockowaniu, czyli przy obrzucaniu brzegów.
Nie trzeba cały czas naciskać, szczególnie przy szyciu po prostu długich odcinków, że nie trzeba ciągle dać, trzymać, trzymać, tylko po prostu bierzemy, idziemy, szyjemy pościel, mamy do przeszycia bardzo długi odcinek, no i sobie naciskamy tylko start i kierujemy. To jest tak jak trochę automatycznie skrzynia biegów, dziewczyny. Nie musimy co chwilę tą nogą pedałować, tylko mamy, tak. Dajcie znać, czy właśnie chcecie tak troszeczkę szybciej, czy chcecie tak bardziej szczegółowo. No i teraz schodzimy, tu jest jeszcze taka blaszka, też trzeba za nią tam zaczepić, także czekajcie, za nią czy przed nią, bo tutaj muszę sama zobaczyć, jak tutaj wygląda. I teraz właśnie podejrzewam, że za nią trzeba tam, tutaj Radek, powiedz mi, jak jest w tej maszynie, bo przeważnie jest tak, że my musimy, w tych moich wcześniejszych widziałam, czekajcie, za tą blaszkę, tak, zobaczcie, wystarczy, mam na przykład taką jakąś niepewność, że czy to ma leżeć na wierzchu tutaj, czy ma być aż tak pod spód tutaj za tą blaszkę, ale co, łapię za instrukcję obsługi i już widzę, że muszę tutaj jakby za tą blaszkę, czyli nitka jest schowana za tą blaszkę, tam jest specjalny taki rąbek, widzę już, tak, ale zobaczcie, mam trochę niepewności, czyli nie na, że tak powiem, łapu capu sobie, dobra, tam niech leży z przodu, sama tutaj sobie zobaczyłam. No i teraz odetnę kawałek nitki. I teraz ta maszyna ma jeszcze nawlekacz. Nawlekacz, który pomaga w nawlekaniu nitki. Ja oczywiście jestem trochę leniwa, można powiedzieć, do tego nawlekacza. Ja wolę bez nawlekacza, bo bez problemu mi się to nawleka. Ale jeśli ktoś chce skorzystać, to może. I teraz jaka jest zasada nawlekania? Odpowiednie użycie, dziewczyny. Znowu kolejny raz, odpowiednie użycie. Czym grozi niewłaściwe użycie od samego początku? Tym, że już na samym początku niszczymy ten mechanizm nawlekania. Co to znaczy niszczymy? Najpierw może powiem, jak to działa, żebyśmy wiedziały potem, co to znaczy, że my niszczymy. Żeby zrobić prawidłowo, to trzeba przede wszystkim mieć dobrze nałożoną igłę, czyli igła musi być do końca włożona. Do końca to znaczy, że jak mamy tutaj w takim czpieniu, widać tam taki granicznik, tam jest coś takiego, co ogranicza nam, czyli to nie jest taka studnia bez dna, że ona tam do końca nam włazi, tylko jest taki bolczyk i nasza igła, jak my wkładamy, musi dotknąć do tego bolca. Mamy taki filmik też na Złotym Naparsku, jak się wymienia igłę, ja o tym mówię. Ale tam widzicie taki bolec. Igła musi dotykać do końca. I wtedy długość igły i ta cała dziurka tutaj jest na właściwej pozycji. I żeby użyć nawlekacza, to w instrukcji macie, że igła musi być w najwyższej pozycji, czyli patrzymy, gdzie jest najwyżej i tak ją zostawiamy. Nie może być niżej, oczywiście wyżej jeszcze też być nie może, bo już się nie da, ale jak zrobimy niżej, to ten mechanizm nie ma szansy zadziałać. Dlaczego? Bo jak my to naciskamy, to jest takie specjalne, widzicie, wajcha, tutaj jest taki mechanizm, który on będzie szedł i się za chwilę będzie odwracał i celował takim dzióbkiem, tutaj gdzie widzicie mój palec, on się odwróci w ten sposób i tam gdzie jest mój koniec mojego paznokcia, tam jest taki haczyk i on będzie wchodził w igłę i on musi wejść w oczko. Zobaczcie, to jest po prostu milimetrowa sprawa, nie może być ani milimetr, ani 2 milimetry niżej to oczko, bo ten malutki druciczek, malutki, szydełko tak zwane, one musi wejść to oczko. I teraz jeśli moja, w ten sposób jest opuszczona igła, no to te moje szydełko walnie w igłę. Walnie po prostu w tył igły i jak ja będę pchała, no to ja po prostu ten malutki druciczek, szydełko takie malutkie, tam sobie zobaczcie, ja nie jestem w stanie na kamerze tego pokazać, ale jest takie maluńkie szydełko z takim haczykiem pomiędzy dwoma blaszkami i ona musi wejść po prostu do igły, do dziurki i zobaczcie, jak ja to tak sobie tutaj idę, teraz mi się to nawraca właśnie, robię taką nawrotkę, o widzicie? I teraz mi się te szydełko musi wcisnąć w te oczko, już ja widzę, że weszło mi, musi wejść mi te szydełko w dziurkę. Nie ma możliwości, żeby to mi weszło, jeśli będziemy miały igłę w pozycji niskiej, albo jeśli igła będzie na przykład zgięta, przechylona milimetr w bok, bo się zgięła, bo stuknęłyśmy na przykład, tak? Krzywa igła też się nie da. I teraz właśnie to, co ja mówię, jeśli my zaczniemy pchać na siłę, a nie przeczytałyśmy w instrukcji, że igła musi być w pozycji wysokiej, no to my już te szydełko możemy zgiąć. Ona się nam oprze o igłę i się wymsknie w bok, w jedną lub w drugą stronę i może się lekko w bok już po prostu skrzywić i nie ma potem szansy, żeby nam trafiło w dziurkę. No ale dobra, jak już to zrobimy w ten sposób, już to widzimy, że szydełko nam wejdzie w tą igłę, to wtedy ja biorę tutaj tą nitkę, nie wiem, czy to będzie widać, ale tu jest jeszcze taka blaszka, o tu. Podkładam pod tą blaszkę i potem między takie dwie tutaj, takie, o tak to wygląda, ja muszę, jeszcze to jest takie rozwarte, bo między tutaj dwie takie szczelinki wkładam nitkę,
I ta nitka tam będzie przytulała się, jakby łapana za te szydełko w środku. Jak ja tak zrobię, dokładnie włożę i jeszcze tak ku tyłowi ją przeciągnę. Nie wiem, czy wyjdzie pierwszym razem, ale się postaram, zobaczymy. Lekko ku tyłowi, żeby ono tak do tego szydełka było złapane. I jak ja teraz to puszczę, te szydełko, zobaczcie, złapało mi. Widzicie? Tak jakby złapało mi tą nitkę i taką pęteleczkę tu zrobiło z tyłu. I teraz ja biorę sobie na przykład obcinaczkami czy czymkolwiek, łapię za te właśnie oczko, hops i już mam to wyjęte. No ale tutaj jeszcze mam taki błąd, zrobiłam dziewczyny, że jeszcze my mamy taki haczyk tutaj przy igle. Zawsze przy igle w jakiejkolwiek maszynie mamy taki haczyk. Tutaj my też musimy w ten haczyk założyć. Tutaj ten haczyk jest podobny, taki, znaczy niepodobny, tylko taki, że od tyłu jest otwarty, więc my musimy tak jakby chwycić w dwie ręce, górne i dolne, w pozycji taką jakby lekko poziomą i za ten haczyk jeszcze przy igle zahaczyć. I teraz dopiero, słuchajcie, jest dobrze. Teraz jest ta nitka, zobaczcie, jak ona szła tutaj w ten sposób, to ona jest tak sprowadzona teraz w tej pozycji, że od tego miejsca ona idzie wzdłuż igły. I to jest prawidłowo, bo jeśli zobaczcie, my tutaj nie zrobimy za ten haczyk i jeszcze olejemy tą blaszkę, to zobaczcie, co się dzieje. I często tak osoby szyją początkujące. Jeśli my zaczynamy szycie, mamy przed tą blaszką i bez haczyka i zaczynamy szyć, to igła ma, zobaczcie, jaką pozycję, nitka znaczy. Ona jest cały czas pod kątem. My szyjemy, ona nam szarpie pod kątem, jest po prostu ciągnięta. Co inaczej pracuje ta nitka, jak ona się przesuwa wzdłuż igły, niż jak ona jest szarpana w ten sposób, widzicie? I potem nic dziwnego, że ona się przeciera i się urywa. A wiele takich pytań widzę na internecie. Dziewczyny, zrywa mi nitka, coś mi źle szyje, cały czas coś tam robię i źle, źle, źle. A dziewczyna przesyła zdjęcie i widać wyraźnie, że nie ma założonego, że to nitka jest po prostu pod kątem, tak? Nie po to mamy te wszystkie prowadniki, te wszystkie zasady, żeby ona tak była. I jeszcze właśnie związane to jest też z tym, że taki jest kształt igły, że igła ma z przodu rowek. Ten rowek jest po to zrobiony, żeby ta nitka nam się po prostu wchowała w ten rowek w czasie szycia, przez co ona się nie przesuwa tak po materiale, ona jest chroniona. No i to też ma związek z tym, żeby dobrać odpowiednią grubość igły do grubości nitki. Zobaczcie, kolejno coś, co się wiąże, tak? Jeśli ja mam bardzo cieniutką igłę, a grubą nitkę, to też mi się tutaj może wtedy nie mieścić, przecierać i tak dalej. Czyli to jest to, co ja mówię. Dziewczynom na kursie tłukowałam tym online, tak? To jest świadomość tego, co ja robię. Nie, że tam jakoś sobie założyłam i potem patrzę, czy mi wyjdzie. Ja wiem, że mam tu, tu, tu i jeszcze, że mam mieć do góry, żeby mi zadziałał nawlekacz, tak? Czyli dajcie znać, czy jest to wszystko zrozumiałe i czy rzeczywiście robicie takie błędy na przykład, tak? O Boże, ja patrzę się na siebie tutaj, ja pokazuję dopiero instrukcję, a wy już jesteście. Czy ja mam takie opóźnienie, czy to co? Dajcie znać. Czy mnie cały czas widać i czy mnie słychać? Ciut szybciej, Kinga mówi, dobra. Czyli już przechodzimy za chwilę do szycia, czyli to mam założoną. I teraz przechodzimy jeszcze do włożenia tej dolnej, żeby już też było prawidłowo to, co mówiłam. Mamy szpulkę, odpowiednia szpulka, czyli nie metalowa, mamy plastikowa, taka jak jest dołączona do instrukcji. Mamy tutaj rysunek, w jakim kierunku ma się odwijać, czyli widzimy, że w ten sposób nam podpowiada maszyna, że ma się w tą stronę odwijać. Wkładamy w takiej pozycji. Tutaj mamy strzałkę, że trzeba w tym miejscu, pod to, tutaj i jeszcze tutaj, tak? Zobaczcie, i hops, i dopiero urywamy, i teraz ona jest prawidłowo włożona, i zamykamy. I teraz jesteśmy przygotowani do szycia. Na razie chowamy te dodatkowe rzeczy, bo dzisiaj nie będziemy dokładnie wszystkich szczegółowo omawiać akcesoriów. Ale mamy założoną i te prawidłowe założenie jest takim też kluczowym elementem, żeby nasza maszyna działała dobrze. No i dobra, słuchajcie, i teraz jak mamy to zrobione, już ja podniosę teraz do góry, żebyśmy już bardziej maszynę widziały. Zaczynamy już szyć tą maszynę, czyli używać i dochodzimy do panelu. Tak? Tutaj mamy w tej maszynie, tak jak Wam mówiłam, panel sterowania, podstawowe ściegi, plus dodatkowa płytka, która ma dodatkowe ściegi, i tam gdzieś jest taki jeszcze uchwyt, że możemy sobie tutaj włożyć w ten sposób, zahaczyć, i taki jest trzymak. Ja na razie nie będę tego robiła, bo mi za wysoko jest, i tak będę musiała potem tą maszynę jakoś przesuwać, żebyście widziały. Zaczniemy od stymnówki, czyli tak, wyłączamy maszynę.
Zobaczcie, jak włączę, to ona zawsze mi, zobaczcie od razu, tu jeszcze raz, od razu mi maszyna ustawia pozycję igły na środku, czyli jestem w tym pierwszym ściegu. Ścieg numer 1, to znaczy, że jest na środku igła, ma parametry 2,5 i 3,5. Tak? I teraz te 2,5, zaraz zobaczymy, co to znaczy i idziemy w tą stronę. To jest chyba długość ściegu, zobaczcie, mogę do zera zbliżyć, a tutaj do 4,5, czyli długość ściegu pozwala mi iść długość do 4,5. Natomiast to jest, zobaczcie, pozycja igły na boki. Ja jestem w tej pozycji i pozwala mi maszyna zrobić, jakbyście tutaj patrzyły na igłę teraz, jak ja to robię, to ona mi coraz w bok, w bok, w bok, w bok. Mam takie stopniowe, płynna regulacja igły, czyli ja mogę od prawej strony do lewej przesuwać i oczywiście mam jakiś tam zakres, do której ona mi pozwala. Natomiast środek tutaj jest, z tego co wiem, zaraz sobie przypomnę, jak włączę, środek to jest 3,5. No i teraz to jest stębnówka zwykła, tak? Czyli idziemy na szycie. Biorę tu kawałek materiału, ja sobie tutaj kawałek odetnę, żeby z wielką płachtą nie iść. Czyli na chwilkę wypróbujemy kilka ściegów, a potem jeszcze o tych przyciskach troszeczkę powiem w czasie szycia. Dobra, przygotowujemy. I teraz zobaczcie, podkładam tutaj materiał, tak, który będę szyła. Ja dzisiaj będę szyła akurat na zwykłym takiej bawełnie pościelowej. Wezmę lewą stronę, bo tu nie ma wzoru, będzie lepiej widać. Za chwilkę ja tutaj wam niżej pokażę. Czyli mam ustawione te moje parametry. Obniżam stopkę, zobaczcie, tak? Czyli zawsze musimy opuścić stopkę na 100%, zawsze nie ma możliwości, żeby z nią opuszczoną. I kto ogląda moje filmy, to wiecie, że zawsze mówię, przytrzymujemy nitkę. Natomiast tutaj zobaczcie, położę tą nitkę, ruszę i w zasadzie nic mi nie wyrwało, widzicie? Może troszeczkę mi cofnęło ją do tyłu, ale nic się z tą nitką nie stało. Czyli ta maszyna ma już coś takiego, że ja niekoniecznie muszę ją przytrzymywać. Jakoś nic mi nie wyrwało. Idę dalej. I co jeszcze ta charakterystyczna ma ta maszyna? Zobaczcie, że jak ja ruszam, ona zaczyna mi jakby tak troszeczkę wolniej, a potem się dopiero rozpędza, czyli to tak powoli mi to zaczyna. Dla osób początkujących może to być fajne, że tak nie od razu nie wyrywa do przodu, no nie? No i tak jak każda maszyna, idzie, prowadzi i zaraz zobaczymy parametry ustawienia długości ściegu właśnie jest. Ja tu nie kierowałam, więc zeszło mi trochę na bok. I znowu zobaczcie, pierwsza funkcja, na razie mówię o obcinaczu tym mechanicznym, czyli podnoszę stopkę, wysuwam. I oczywiście jest ten typowy obcinacz, jak w innych maszynach. Fajnie działa, super. Potem pokażę jeszcze inny. No i oglądamy, jest tutaj tak fajnie jakieś tam uszyło. Teraz kolejna rzecz. Próbujemy zmienić parametry, czyli znów obniżam. Wracamy na panel i po prostu ja sobie chcę tutaj zwiększyć. Tak, zobaczę maksymalnie 7. Widzicie? Tutaj mogę 7. To moja igła jest teraz po lewej stronie, czyli jak ustawiłam tutaj siódemkę, to zobaczcie, mogę korzystać z czegoś takiego jak igła z lewej strony, tak? Czyli dalej idę, jakbym szyła przy krawędzi, to co ja często mówię na filmach, ustaw stopkę przy krawędzi, a igłę maksymalnie na prawo i teraz, zaraz sprawdzimy, prawdopodobnie będzie szyło mi około pół centymetra od brzegu. Czyli zobaczcie, idziemy przy krawędzi, a szyję mi blisko krawędzi, to co ja często w tej mechanicznej robiłam. Natomiast teraz spróbuję na drugą stronę, czyli teraz idę do zera, czyli igła przeszła mi maksymalnie na lewą i zobaczcie, dalej szyję przy krawędzi. No i teraz mi bez poruszenia stopki zmieniła mi się pozycja szycia mojego, tak? To jest bardzo fajna funkcja, która występuje w maszynach też mechanicznych, ale nie każdych, ale elektroniczne już wszystkie to mają. To jest świetna funkcja naprawdę. To, że możemy przesuwać sobie swobodnie igłę na boki, podczas gdy stopka cały czas stoi w pozycji tej przy krawędzi. I to jest też bardzo fajne. I teraz tutaj, zanim pójdę dalej, dziewczyny, to powiem ważną rzecz. Ja spróbuję wymontować stopkę od maszyny Minerwy. Sprawdzę to i wam powiem, bo to jest ważna według mnie informacja. Już ja tutaj za chwilkę do was wrócę. Muszę się upewnić, zanim wam powiem. Zdejmę tą stopkę i wymienię na razie stopkę, jakbym chciała użyć stopkę od innej maszyny, no nie? I zaraz spróbuję przenieść na drugą stronę.
Dlaczego tutaj chciałam to sprawdzić, dziewczyny? Dlatego, że Minerva 363D Next, ona ma wychylenie igły na 5 maksymalnie, natomiast ta ma na 7. I ważne jest to, dlatego chcę Wam to powiedzieć, bo często jak my wymieniamy maszynę, to my chcemy korzystać ze stopek ze starej maszyny i chcemy ją korzystać na tej maszynie. I my musimy uważać na jedną rzecz. Że jakby się, my się przyjrzały tym stopkom, to nie dość, że te otwory mają trochę inny kształt, bo tak samo otwór w płytce ściegowej ma tutaj taki bardziej półksiężycowaty, a jakbyście zobaczyły w tej Minerwie, tej mechanicznej, to ma bardziej prosty. I tak samo wyglądają otwory, zobaczcie, w stopce. Ale co jeszcze jest cechą charakterystyczną? Że ten otwór jest znacznie węższy. I ja zawsze mówię, żeby zachować ostrożność w stosowaniu stopek ze starych maszyn, tych mechanicznych, takich prostych, jeśli chodzi o szerokość na boki, tak? Bo najpierw, jak my chcemy wymienić jakąś stopkę, że mamy i nie chcemy dokupować innej, bo znajdziecie takie też sytuacje, że stopka jest do maszyny mechanicznej i stopka do maszyny elektronicznej, bo często to nie wiąże się, czasami może wiąże się z tym, że producent chce na nas zarobić i tak mówi, ale czasami to wiąże się z tym, że otwór w stopce na przykład nie jest odpowiedni do pozycji igły w maksymalnym jakimś ustawieniu i może się zdarzyć, że otwór może być za wąski albo źle wypozycjonowany w stosunku do tutaj do pozycji igły. Nie wiem, jak to jest w tej Minerwie. Z tego, co wiem, że do Minerwy pasuje bardzo dużo stopek i nie ma takich sytuacji, ale tutaj już zobaczcie, jak wbijam igłę, to ona jest praktycznie prawie mi się ociera o ten bok, no nie? Czyli jakbym chciała sobie, wezmę stopkę uniwersalną, bo mi na tej fajnie się szyło, ona jest taka zgrabniejsza, malutka, a ta jest taka szeroka, niewygodnie mi jest, tak? Ktoś może pomyśleć? Podczas gdy ta, zobaczcie, jak wbijam, jeszcze ma około tutaj 1,5 mm luzu od igły, a ta praktycznie mi się ociera już o ten krawędź. Rozumiecie? Czyli musimy też zwracać uwagę, bądźcie na to wyczulone, że te maszyny mają znacznie szerszy rozstaw, nie wiem, zygzaka chociażby, nie na 5, ale aż na 7 i te 2 mm może robić różnicę. Tutaj taka dygresja, bo wiem, że dziewczyny czasami przekładają i potem to się kończy łamaniem igły na przykład, tak? Ja nie gwarantuję przy każdej maszynie. W tej, zobaczcie, jakoś tam ona szyła, ale to i tak trzeba z ostrożnością. No dobra, czyli to funkcja pierwsza. Teraz jeszcze kolejna rzecz, jak mocowanie, zobaczcie, bo jak my tutaj zaczynamy mocować, wiadomo, w każdej maszynie, mechanicznej tak samo, to ja tutaj przejdę sobie na 3,5, tak żeby igła była na środku. W ten sposób. I teraz zobaczcie, jak ja zaczynam szyć, tak, to tutaj mam tak zwany, o już pokazuję, w tej maszynie mam przycisk cofania. Ja postawię w ten sposób, żebyście widziały. Teraz ja będę naciskać tutaj, szyjąc i zobaczycie, że mi to mocuje, czyli ruszamy, mocuje, czyli do tyłu i od razu widzimy, że do tyłu idzie mi trochę wolniej, a do przodu szybko. To też jest dobre dla osób początkujących, dlatego że my często mamy taki problem. Zaczynamy szyć, naciskamy cofnij i aż nam wyskakuje tam do tyłu, że my nie potrafimy zapanować, tak? A tutaj jest właśnie coś takiego, że pomalutku nam cofa, zwalnia i my jesteśmy w stanie zapanować nad tym, potem idziemy sobie do przodu. Idąc do przodu, żeby już właśnie tak nie przedłużać, to od razu Wam powiem, że w tej maszynie dodatkowa jeszcze jest fajna funkcja, czyli tam zamocowałyśmy, widzimy, że trochę nam cofa, znaczy zwalnia i my możemy jeszcze dodatkowo użyć takiego czegoś, jak regulacja prędkości, zobaczcie, czego nie ma w maszynach mechanicznych i my musimy same stopą sobie regulować. Natomiast tutaj mamy, że taką wajchę i tu jest tak, wolny bieg, średni i najszybszy. I teraz zobaczcie, co się stanie, jeśli ja przesunę tutaj. Zwracamy teraz uwagę w tym miejscu, jak będzie powoli mi szyła maszyna. Ja naciskam na maksa stopką, na razie operuję stopką. Zobaczcie, to jest na maksa naciśnięta stopka, szybciej mi nie szyje. To jest bardzo fajna rzecz dla osób początkujących, które dopiero zaczynają szyć, które się boją jeszcze tego rozpędu, albo szyję malutkie elementy, boimy się, że nam się rozpędzi, chcemy coś małego uszyć, tak? No to to. Potem jak już jesteśmy bardziej wprawione, albo już coś mamy większe kawałki, no to bierzemy na środek, zobaczcie, i teraz szybciej. Już mi się ta prędkość zwiększyła. No i teraz już ja może dojdę do końca z tym średnim, bo to już mało zostało. I oczywiście znowu mocujemy na razie tę metodą tradycyjną. I dojechałyśmy i na razie jeszcze tradycyjną metodą obcinamy, tak? I teraz kolejne przeszycie, zobaczcie. Znów zaczynamy to samo. Opuszczamy.
ruszamy. Na razie jeszcze tradycyjna metoda mocowania. Czyli jesteśmy na średnim biegu. I teraz zobaczcie, przestawiam na najszybszy. To oczywiście krawcowe, już takie bardziej wprawione, głównie tego używają, ale zobaczcie, co się dzieje. Idzie szybko, tak? Oczywiście my tu pilnujemy, to jest tylko ćwiczenie, więc ja za bardzo tu nie skupiam się na prowadzeniu. Idzie szybciutko i oczywiście znów dochodzę do końca. Mocujemy. No dobra, czyli to na razie pokazałam te funkcje. Dajcie znać, czy o nich wiedziałyście i czy to dla Was wydaje się takie fajne, czy to niepotrzebne. No mi się wydaje, że bardzo fajne, szczególnie osobom początkującym. Tutaj jeszcze popatrzę, co piszecie. Tak, tutaj czy można metalowe szpulki? Tak, właśnie tu jest taka odpowiedź, że należy tylko szpulki plastikowe i płaskie, dziewczyny, i tego się trzymajcie, bo to jest bardzo ważne. To, co mówiłam, nie jakiekolwiek. Do maszyn Minerva pasują standardowe stopki z mocowaniem Matic, takie same jak do Singer czy Yuki. Jedyne co to przy szerokich ściegach trzeba sprawdzić, czy igła z skrajnej pozycji nie uderza w stopkę. To właśnie to, co przed chwilą mówiłam. Większość stopek pasuje, dziewczyny, ale jednak zawsze, znów te moje słowo, świadomie robimy, nie robimy, a wkładam stopkę i naciskam najpierw na maksa, tylko najpierw wkładam stopkę, jeśli wiem, że jest nowa jakaś, no to najpierw ręcznie, delikatnie sprowadzam, patrzę, mieści się? Mieści. Jak mieści się, to idę, a jak uderza, no to wiadomo, że nawet nie zaczynam szyć, tak? No właśnie, jest to związane z tym, że maszyny komputerowe mają, właśnie Radek wszystko potwierdza to, co ja tutaj mówię. I dziewczyny, jeśli zobaczycie teraz to, co Wam przed chwilą powiedziałam, to będziecie mogły zaobserwować na tym filmiku o tej choince, której Wam mówiłam. Ja ten filmik później Wam podlinkuję, żebyście mogły obejrzeć i tam szyjąc te malutkie elementy właśnie, gdzie ta choineczka jest, i tam, zobaczcie, są takie naprawdę malutkie elementy. Te buciki, gdzie tu są takie zakręty, to one nie są takie zbyt też pięknie u mnie okrągłe, ale ze względu na to, że źle to uformowałam, ale są tu takie malutkie elementy, tu wszystko jest malutkie. Przepraszam, już się za sucho w gardle. I tutaj właśnie bardzo się sprawdza. Ja tutaj mówiłam na tym filmie, co tu się sprawdza właśnie na szyciu takich małych elementów. I to jest jedno z tych rzeczy, która nam pomaga przy tych malutkich. I teraz wracamy do mocowania, zobaczcie. Teraz może jeszcze powiem, bo to jest też bardzo fajna funkcja, którą uwielbiam w tej maszynie, no po prostu jest to bardzo jedna z moich ulubionych. Pozycjonowanie pozycji igły. W ogóle dlaczego, jeszcze może Was interesuje, dlaczego w maszynach mechanicznych zabiera tą nitkę, natomiast w tych maszynach elektronicznych, akurat w tej Minerwie, ona nie zabiera nam tej nitki. My możemy sobie postawić, od razu naciskamy i już od razu nam tutaj szyje, nie musimy nic tu przytrzymywać, ciągnąć. To jest super, bo jeśli my przychodzimy z maszyny mechanicznej, że my ciągle musiałyśmy tą nitkę gdzieś tam pilnować, to tutaj tego nie musimy robić. Ale z jakiego względu, słuchajcie? Z takiego względu, zobaczcie, że jak my szyjemy, tutaj teraz patrzymy głównie na ten szarpak, zobaczcie, jak ja zaczynam szyć, na razie nie mocuję, nic, idę tylko, zatrzymuję się i zawsze ten szarpak wraca mi do pozycji wysokiej, czyli on jest maksymalnie na górze. I ta nitka dlatego jest niewyciągana, bo jeśli my zaczynamy szyć, to on od razu kieruje się do dołu. Natomiast jak my szyjemy na maszynie mechanicznej, taka, która nie ma tego pozycjonowania, on się zatrzymuje w pozycji losowej, czyli raz jest na dole, na górze, na środku i kiedy my mamy kawałek nitki tutaj, a szarpak nam zaczyna od podniesienia się do góry, to jest normalne, że on nam najpierw tą nitkę, tak, na takiej zasadzie, on się unosi, to nitkę wyciąga, a tutaj tego nie ma, my w ogóle nie musimy się tym martwić. Dlatego zobaczcie, kolejna funkcja, która pokazuje, że nie, ta maszyna nie jest wrogiem osoby początkującej, ale jest przymierzeńcem. Kolejna funkcja, która właśnie jest tutaj pomocna, że nie musimy się już tym martwić. Czyli zobaczcie, znowu idę i znowu do góry, ale od razu jest igła do góry, zobaczcie, tak? I teraz uwaga, ta moja cudowna rzecz, którą uwielbiam, to jest zmiana pozycji igły, zobaczcie. Tutaj jest taki przycisk. Jak ja nacisnę tutaj, jakbym ja tu nacisnęła i spojrzałybyście tu i tu, to zobaczcie, naciskam, a igła od razu idzie mi do dołu, widzicie? Ale od razu wtedy wiąże się, że szarpak jest do dołu, tak? Już go tutaj nie ma. Więc ta funkcja przydaje nam się też przy szyciu, kiedy my musimy często, nie wiem, jakieś zawrotki robić. Albo coś robimy pod ręką, nie wiem, podkładamy, na przykład idziemy, robimy jakieś podłożenie, zatrzymujemy się i kolejny raz coś tam podkładamy. Znowu idziemy i znowu musimy coś tam zrobić. Czyli za każdym razem unieruchamia nam. Albo kiedy szyjemy coś, też było właśnie na tym filmiku. Zobaczcie, szyję, muszę zmienić kierunek.
Zawsze kierunek zmieniamy, mówię o tym, na wbitej igle. I ja wtedy nie muszę teraz, jak mi się zatrzymało w maszynie mechanicznej, na przykład do góry, to ja nie muszę pamiętać, że jeszcze wbijam ręką i wtedy ja obkręcam. I potem znowu idę i znowu muszę dobić ręką. Tak? Tutaj nie. Jak sobie to pozycję zmienię, to zobaczcie, zmieniam różne, tam robię sobie wygibasy, różne zmieniam pozycje. Tylko muszę pamiętać o uniesieniu i opuszczeniu stopki, a ta igła już cały czas jest mi tutaj sobie w tej pozycji wbitej. Oczywiście potem jak kończę, to warto właśnie, wiadomo, robię mocowanie, no i wiadomo, że wtedy dobrze jest ją unieść i dopiero wtedy wyjmujemy. Tak, wiadomo, że to jest takie naprawdę, to jest świetna funkcja. Jak ją będziecie miały, to będziecie się cieszyły, że to jest, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne i wystarczy to poznać i świetnie to działa. No i kolejna rzecz, która jest właśnie świetna, które do tej pory nie pokazałam, zobaczcie, pełno jest tych nitek, jest ucinanie nitki. To też osoby często mówią, Boże, jak ja utnę, to ona mi ucieknie, zobaczcie. Bo teraz mam dwie nitki tutaj, tak? Mam górną i mam dolną. I jak przechodzimy z maszyn tych mechanicznych i często myślimy, Boże, jak ona mi utnie, to przecież ja nie będę za to przytrzymać, tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ja zaczynam szyć, robię te mocowanie, na razie korzystam z tego. Idę od razu do końca, oczywiście, no troszeczkę przejadę, żeby już nie zatrzymywać się w połowie. Przejdziemy do końca cierpliwie. I zobaczcie, idę na koniec, mocuję. Kończę i teraz robię nożyczki. Ops, bzyk, robi takie bzyk i już mam ucięte. I wtedy już nie muszę nic prowadzić tutaj na ten nożyk, tylko zobaczcie, mam o tak niteczkę uciętą. Oczywiście mam uciętą na parę centymetrów, to też będę musiała usunąć potem te nitki, ale tutaj też zostaje mi bardzo malutko, widzicie? Ja nawet nie mam tutaj tylnej, jest tej górnej tylko tyle, a dolna mi aż tam gdzieś hen pod płytką się znajduje. I wcale nie, to nie przeszkadza w niczym. Zobaczcie, jak ja zaczynam szyć, opuszczam. Wcale mi nie przeszkadza, że tu mi coś ucieka. Ja zaczęłam, zobaczcie, nie mam nic, żadnego problemu, tak? Znowu sobie tutaj zjadę. Hops i nie mam. I patrzcie. Tutaj nic mi się nie stało. Ja tutaj akurat nie robiłam mocowania, ale nie zapętliło mi, nie zrobiło mi żadnego słupła, jakiegoś nie wiadomo czego, nie wyciągnęło. Idealnie się zaczyna. Zobaczcie, jak ona ma fajnie to wszystko zrobione. Właśnie wypróbowałam ją w tym, bo się bałam sama, czy nie będzie mi wyciągać, czy nie będzie mi jakiegoś słupła robić. Nie, nic takiego nie ma. I teraz jeszcze kolejna rzecz. Tutaj jest takie coś, to taki malutki rygielek. Ponieważ ja nie jestem do tego rygielka przyzwyczajona, bo ja takich rzeczy w mechanicznych maszynach nigdy nie miałam. Ja jeszcze zerknę do instrukcji. Zobaczcie, mam powiedzmy jakąś tam wątpliwość, do czego to służy, tak? Ten przycisk, to jest przycisk automatycznego reglowania, jest używany do wykonania ścieków ryglujących na początku lub na końcu ściegu, tak? I teraz zobaczcie, ja przed chwilą wam pokazywałam, że ja ryglowanie robię tym. Robię, cofam, tak? I idę dalej. Super, działa, wszystko jest ok. Natomiast ja mogę też wykonać ten rygielek jakby tym przyciskiem, który tutaj jest. I zaraz wam powiem, czym on się różni, dlaczego ja mogę mieć sobie wybór. Zaczynam tutaj, obniżam nitkę i teraz zobaczcie, zaczynam od tego przycisku. I on mi robi wtedy tak, wbicie, jeden do tyłu i wbicie. Czyli ten rygielek robi mi praktycznie na jedno wbicie. Maciupeńki, maluteńki. I idę potem dalej. I oczywiście to też jest fajne. On zaryglował, spełnił swoją jakąś tam funkcję, jaką on tutaj ma. Zrobił mi rygielek. Ale zobaczcie, czym się różni ten rygiel od tego rygla. Ja zaraz jeszcze sprawdzę tutaj na samym początku, jak to będzie wyglądało. Na samym początku zrobię go. Tu może za płytko wzięłam, więc tutaj musimy właśnie pilnować, żeby to postawić już na materiale. No i dobra, pójdę dalej. I teraz sprawdzam, dość obetnę oczywiście sobie, o. I teraz sprawdzam, czy on rzeczywiście taki skuteczny, czy on mi tutaj zaryglował. Mogę sprawdzić, dziewczyny zaglądamy. Szarpie tu, no zaryglował, tak? Jest to skuteczne, jedne cofnięcie wystarczy. I teraz ktoś pomyślałby, to po co jest ten przycisk cofania w takim razie? Oczywiście po to, że my rygla używamy do różnych rzeczy.
To nie jest tak, że my wszystko chcemy tylko w jednym miejscu tak dziubnąć i już. Jak coś solidnego chcemy przeżyć, żeby to było mocniej. Nie wiem, jakieś rączki w torbie chcemy, tak, żeby solidnie przejechać. Czyli zawsze my chcemy mieć taką możliwość wyboru. Czy ja chcę malutkie, czy ja chcę takie szerokie. I teraz znów na przykład wam dam, słuchajcie, takiego czegoś. Tak, zobaczcie. Maluńkie, malunkie jakieś tam elementy, które tutaj szyję. Ja mam naprawdę bardzo krótkie odległości do przeszycia. I teraz jeśli ja stawiam stopkę tutaj, ta stopka sięga mi do tego, praktycznie do połowy bucika, to ja nawet nie mam gdzie wyjechać tutaj, żeby jeszcze cofnąć. Po co mi na takim maluńkim bucinku robić takie wielkie mocowanie, że ja się rozpędzam, tak? To ja wolę sobie postawić tą stopkę na tym buciku, zrobić w miejscu malutkie ryglowanie, potem sobie objechać i malutkie ryglowanie i jest mi wystarczająco, tak? Ale jeśli szyję grubą torbę i ja tam chcę właśnie te rączki, żeby one były solidnie mi przejechane dwukrotnie albo gdzieś tam bardziej, no to wtedy sobie używam. Czyli zobaczcie, my mamy wybór. Znowu ma maszyna dla nas jakieś takie niespodzianki, które powodują, że my możemy zrobić tak albo inaczej, czyli możemy skorzystać z takiego albo z maciupeńkiego i naprawdę zobaczycie, że jak będziecie szyć więcej, to fajnie będziecie mogły sobie wykorzystać tą wiedzę. Dajcie znać, czy to jest dla was jasne, czy wam się to podoba. Tu Kinga pisze, że bardzo pomocny jest wolny ściek przy szyciu szczegółów, też tak uważam, chociaż osoby początkujące to docenią, bo takie osoby, które już bardzo panują nad maszyną, ja na przykład no może nie za bardzo tego nie wykorzystuję, ale jest na pewno bardzo, bardzo początkujące. Ja cały czas chcę to podkreślić, dziewczyny, że tych maszyn boją się często osoby początkujące, że jest skomplikowana. Czyli na razie te takie funkcje omówiłyśmy i teraz jeszcze wracamy szybciutko na chwilę. Ja to obetnę te nitki, żeby one mi tu nie przeszkadzały. Na chwilę jeszcze do tego ręcznego sterowania, można powiedzieć, tak? Żeby jeszcze pokazać, jak to działa. Zobaczcie. Przyłączę się tylko, żeby się widzieć tutaj. O tak. I teraz patrzcie. Odłączam całkowicie kabel, który łączy mi pedał. Nie mam go. Zepsuł mi się, nie wiem, nie chce mi się sterować nogą. Zaczynam tym przyciskiem. Oczywiście mogę zaryglować najpierw, czyli rygielek. Teraz robię start, stop, czyli zobaczcie, jadę. Dopóki nie przyłączę znowu, to szyję, tak? Mogę sobie oczywiście zwolnić, jeśli mi za szybko i znowu start. Idę, zobaczcie, pomalutku, boję się, że tutaj mi będzie za szybko, to mogę sobie w czasie szycia, zobaczcie, nawet to zmieniać, tak? Zaraz wam pokażę. I znowu stop i jeszcze rygielek. Naprawdę bardzo świetna funkcja. Fajnie się tym pobawi i jeszcze obcinam. No, po prostu super. I jeszcze raz zobaczcie, że ja teraz będę szła, znowu rygielek. Pomalutkie szycie, start, stop. Teraz tutaj zobaczcie, idę i sobie w trakcie zwiększyłam, bo mi się nudzi. Mam jeszcze tutaj, tak, zobaczcie. Ale widzę, że idę do końca, zwalniam na maksa, bo boję się, że mi wyskoczy. Start, czyli zatrzymuję i jeszcze rygielek. Widzicie? Czyli jak jesteście początkujące, to jeszcze możecie sobie na samym końcu zwolnić. Myślę, o Jezu, już mi zaraz wyskoczy, to jeszcze hops i szybciutko sobie do końca i zwalniacie. To jest... Mówię, dla osób początkujących fajne, potem już nie będziecie potrzebować, ale warto wykorzystać to. Zobaczcie, już czyściutko macie obcięte, no po prostu fajne, fajne funkcje. Czyli jeszcze raz podsumujemy ten panel, bo zaraz jeszcze tylko ściegi trochę poprzyłączam wam. Start, stop, ruszanie bez użycia pedału. Dajcie znać, czy rozumiecie to, czy jeszcze wam coś trzeba pokazać. Obcinanie nitek, nie martwimy się, że nam wyskoczy, bo od razu szarpak idzie nam do góry, nic nam nie wyciąga nitki. Cofanie tradycyjne, cofanie z malutkim rygielkiem, zmiana pozycji igły, super funkcja, przyspieszanie, zwalnianie. Dodatkowo też fajna rzecz, zobaczcie, że mamy tą pudziałkę. Większość maszyn to ma, ale nie każdą. Jak chcemy gdzieś tam sobie, nie wiem, 10 cm coś odznaczyć, to bierzemy hops. Tutaj możemy sobie przytrzymać palcem, nie wiem, jakiś nacineczek zrobić. Jak nie mamy centymetra pod ręką, to takie podręczne, jakieś tam malutkie kawałki możemy sobie tu patrzeć. Czyli to jest też tutaj pomocne. No i teraz przechodzimy na drugie ściegi, bo też warto byłoby zwrócić uwagę. Na razie weźmy na ten ścieg, powiedzmy zygzak, ten, to co mówiłam, tak? Już wchodzę na piątkę i zobaczcie, od razu mam ustawienia te parametry ściegu. Długość ściegu na 2, natomiast szerokość na 5. I to jest taki ścieg, takie ustawienie, które bardzo dobre jest przy obrzucaniu krawędzi. Jeśli ja teraz bym wzięła, podłożyła pod maszynę, pod stopkę i zaczęła szyć, teraz już nie mam pedału, więc z tym.
pomalutku, zobaczcie, robię, sobie przyspieszę, to ten parametr, który maszyna mi sama ustawiła, czekajcie, ja trochę obniżę, żebyście może widziały, dajcie znać, czy dobrze to widzicie, czy coś chcecie może pod innym kątem, to ten parametr, który maszyna mi ustawiła, jest jak najbardziej fajny właśnie do takiego obrzucania, tak? Zobaczcie, czyli chcę obrzucić brzeg i maszyna mi widocznie jest tak nastawiona, żeby to zrobić. Ale jeśli ja chcę zrobić, nie wiem, maskotkę, uszyć jeden z moich, powiedzmy, poduszek, które są, tak, jakieś tam pieska, kotka i ja chcę, zobaczcie, naszyć jakiś taki element, nie, powiedzmy, że to jest jakaś mortka, no nie, chcę ją naszyć, wezmę tym szarym, ciemnym, to ja potrzebuję innego zygzaka i wtedy ja sobie, zobaczcie, biorę, tutaj ustawiam, ale zmieniam parametry, ponieważ do uszycia mojej mortki ja długość ściegu muszę mieć znacznie mniejszą, więc najpierw patrzę, jak on mi da to zmniejszyć. Zobaczcie, on mi nie da szyć na zero, nie da mi, więc 0,3 jest najmniej, spróbuję, jak to działa, natomiast piątka, to myślę sobie, dobra, za dużo, to może na czwórkę sobie ustawię, ale też patrzę, ile najwięcej mi da. Zobaczcie, aż 7, czyli bardzo szeroki rozstaw mi daje. Ale ja, powiedzmy, że chcę tutaj czwórkę, więc nastawiam czwórkę i zawsze też zachęcam, że nie od razu już na maskotce robimy, tylko właśnie na próbkach. Najpierw poznajemy maszynę. No i zaczynamy, powiedzmy, tak, szyjemy, musi przyzwyczaić to tym ręcznym. No i patrzę, jak on mi to szyje. Trochę za wolno, więc przyspieszam. Zaraz zobaczymy, jak on mi to przyszył. No troszeczkę wydaje mi się za wolno, ale dobra, dam jej szansę. Zobaczy, jak mi to przeszył. Oj, tutaj muszę się przyzwyczaić, właśnie muszę cały czas się przyzwyczaić. Słuchajcie, że ja muszę start-stop tutaj zrobić, tak? Ja nie jestem przyzwyczajona, bo ja tak rzadko szyłam. I zobaczcie, co mi zrobił. No po prostu cudownie przeszył mi, jakbym chciała, nie wiem, czy wyszyć mortkę, czy przyszyć właśnie. To wygląda prawie jak na hafciarce wyhaftowane, widzicie? Macie tam te moje maskoteczki, na których jest... wielokrotnie jest taka jakaś buźka, no nie? Jakaś buźka czy coś, ja jeszcze, słuchajcie, zerknę, czy w ogóle ktoś jeszcze mnie ogląda. Czy w ogóle wy jesteście? Dajcie... O, właśnie, tutaj zarygluję. To wystarczy tym ryglowaniu, tak jak tutaj Radek mówi, tylko właśnie czasami potrzebujemy jeszcze innego. Dajcie znać, dziewczyny, czy wy mnie słyszycie, czy widzicie, bo ja chyba coś mi się zacięło na moim podglądzie i ja cały czas jestem tutaj na podglądzie u siebie z instrukcją w ręku. Tak jakby mi się w jednym miejscu coś, zaraz ja z siebie muszę tutaj znaleźć, cały czas widzę siebie w jednej pozycji i nie wiem, czy coś idzie, czy coś tutaj nie idzie. Muszę zerknąć. Cały czas mi tutaj piszcie, jestem tutaj? Jestem czy nie jestem? O Jezu. Widzimy, słyszymy. Dobrze, jest dobrze. Bo ja cały czas się widzę w komputerze właśnie z instrukcją w ręku i ciągle w tej samej pozycji. Dobra, czyli już widzimy, że mamy tutaj ten pięknie zrobiony zygzak, tak? Jeśli chcę jakąś inną funkcję tego zygzaka, nie wiem, jakąś, powiedzmy, drobniutką, do czegokolwiek tam mi potrzebna, to już sobie zmienię na przykład tutaj na 2,5, długość na 2,5. Czyli możemy gdzieś tam sobie pobawić. Ja zawsze powtarzam, że fajnie się gdzieś tam pobawić tym zygzakiem, tak? O, zobaczcie, teraz robię jeszcze jakiś tam inny parametr. Cały czas muszę przypominać sobie, że ja mam pedał odłączony. Muszę się przyzwyczaić. No, zobaczcie, jeszcze inny. No, nie wiem do czego, ale powiedzmy do czegoś. No, ale teraz kolejna fajna rzecz. Już wam pokazuję. Bierzemy się teraz za tą płytkę ściegową. Tu mamy fajne, różne, takie ciekawe wzory. I na przykład takim bardzo problematycznym wzorem dla osób początkujących, które nie za bardzo się znają, to są te wszystkie, jak ja to nazywam, takie gęste wzory. Czyli takie, które wymagają specjalnych ustawień, jeśli mamy maszynę mechaniczną i że sami musimy ustawić parametry. I są to wzory, które często osoby nie potrafią ustawić, a wręcz myślą, że ich maszyna jest zepsuta, bo one sobie wybierają. Też na przykład na Minerwie 363 The Next też możemy wybrać jeden z tych wzorów. I to dziewczynom właśnie też dokładnie tłumaczę na kursie podstawy szycia online, który właśnie tam mamy dostępny. I my ćwiczymy. Ja mówię, dlaczego dziewczyny nam ten właśnie nie wychodzi tak jak tutaj? Dlatego, że tutaj musimy ustawić parametry. I teraz idziemy właśnie tutaj na tą, powiedzmy, 28-29. Przechodzimy na płytkę. Mam nadzieję, że dobrze to zrobię, bo dawno tutaj nie używałam. Czyli tutaj chyba zmieniamy. O tak, widzicie? Teraz przechodzimy na takie coś, że wybieramy z tej płytki. No i powiedzmy, że wybieram 28. Niech będzie ten pierwszy tutaj z brzegu, tak? I teraz widzę tutaj, to robię tak...
28, tak? Widzicie? Jest 28. I tutaj jeszcze jest taka fajna rzecz, że on podpowiada mi, jaka stopka. Zobaczcie, podpowiada mi, że stopka A, bo jeśli dobrze się przyjrzycie, to te stopki mają na sobie takie napisy. Widzicie? Tutaj jest na przykład T. I teoretycznie ja powinnam teraz wymienić stopkę. Ja nie wiem, czy ja tu stopkę A mam. Być może ona nie jest tutaj dołączona. Ale stopka A, podejrzewam, że jest to specjalna stopka. Może zaraz za szybciutko zerknę w instrukcję. A może i mam tutaj, poczekajcie, chyba mam. Mam. O, widzicie, fajny przykład będzie. Bo teoretycznie my tej stopki T też możemy użyć. To nie jest jakoś tam straszny błąd, że my to zrobimy. Ale czym się różni stopka A od stopki T? Zobaczcie, jest z jednej strony bardzo podobna, ale jest cała przezroczysta. I to jest taka bardziej stopka do wyszywania tych ozdobnych elementów, bo ona przede wszystkim my widzimy, czyli prześwieca nam się wszystko, ma troszeczkę inną budowę. Już my nie potrzebujemy tutaj jakiegoś takiego specjalnego na środku prowadnika, tylko my gdzieś tam będziemy może ustawiać, no trochę inną ma budowę. Czyli zamieniamy. Skoro on nam podpowiada, załóż teraz stopkę A, to my szukamy tej stopki, zakładamy. Naprawdę tutaj warto tej maszyny słuchać i na tym właśnie to polega, dziewczyny. To wszystko na tym polega, że ja nie robię czegokolwiek, tylko dbam o nią. Czyli jeśli ona mi mówi, co ja mam zrobić, to ja ją słucham, a nie, że ona mi mówi, zrób to, a ja robię na oku, tak? Na przekór jej. Ona nie chce metalowych szpulek, a ja nałożę. Ona chce, żebym ja coś zmieniła, a ja na siłę będę używała czegoś innego, tak? No i dobra, i teraz idziemy tutaj. Nic na razie nie zmieniam w parametrach. Ona mi podpowiada, te ustawienia będą odpowiednie. I oczywiście idziemy na szycie. Zaraz zobaczymy, jak ona mi tutaj zrobi. Coś tam mi tutaj już haftuje. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Czyli w takiej propozycji, która ona mi tutaj ustawiła. I zobaczcie. Dobra, jeszcze utniemy. Trochę już mi to źle ucięło, bo uniosłam i zobaczcie, tak? Już coś tam z tego wyszło. Żebym ustawiła złe parametry na maszynie wieloczynnościowej, znaczy tej mechanicznej, to wyszłyby mi herezje, jakiś taki zygzak rozwleczony mógłby mi wyjść, a ona mi mówi, a hola, tutaj już masz gotowe. Ale oczywiście daje mi jeszcze coś tam zrobić innego i teraz zobaczcie, wracamy i pomyślmy sobie, co możemy tu zmienić, patrzymy. Ona mi, czy da mi jeszcze zmniejszyć tutaj długość ściegu, więc sprawdzamy. Zobaczcie, do 0,3 mi da, zobaczymy ile da mi więcej, do jedynki mi da najwięcej. Spróbujemy na najmniejszej i największej, żeby wam dać porównanie. I tutaj zobaczymy jak nam da, tutaj da nam, zobaczcie, do 2,5 najmniej, a najwięcej do 7, bo ona mi na 7 ustawiła, no nie? Dobra, schodzimy do najmniejszych parametrów. I teraz zobaczymy, kiedy my sami sobie zmienimy, patrzymy co ona mi tutaj zaproponuje. Zaczynamy tutaj. Czyli pozwala nam na takie parametry, więc też na pewno coś nam z tego wyjdzie. I teraz się zdziwicie, jak różnie może wyjść, w zależności od tego, jak my sobie to ustawimy. I oczywiście my sami musimy wiedzieć, jakie my chcemy ustawienie, czy chcemy skorzystać z podpowiedzi maszyny, czy jednak zrobimy sami. I teraz proszę bardzo, o nie wiem, czemu mi tutaj też nie ucięło. Coś mi się, zobaczy. Zaraz sprawdzimy, co mi się tu zapętliło, ale tak czy inaczej zmieniłam parametry, żeby był gęściejszy, ale na boki mniejszy i zobaczcie, zupełnie inny wygląd, tak? I teraz tak, coś mi tutaj maszyna zapętliła, więc oczywiście tak, wyłączamy z kontaktu, wyjmę tą tutaj, bo coś tam mi się zaczepiło, widzicie, czyli wyjmę, sprawdzę. Tutaj też wyjmę coś, tutaj mi, o widzicie, niteczka mi się tam gdzieś zaczepiła, więc nie robię nic na siłę, sprawdzam. Jeszcze raz zakładam, nie wiem z jakiego powodu, może dlatego, że wtedy coś tam źle zrobiłam, tak? To coś mi się utrwaliło. No dobra, włączamy z powrotem i teraz uwaga, przed chwilą robiłyśmy wzór, a teraz zobaczcie, jaką mamy niespodziankę. Jak włączam maszynę, to ona od razu wraca mi do ustawień fabrycznych. I teraz tutaj Radek potrzebuje też twojej podpowiedzi, bo wiem, że niektóre maszyny mają coś takiego, że my możemy zapamiętać, nie wiem, jakiś przycisk może zapamiętania, że ona pamięta, że my ostatnio szyłyśmy na takim płotku, powiedzmy, trójkącikach i zapamiętuje nam ostatni wybór i tak się zatrzymuje. Natomiast ta maszyna, z tego co widzę, wraca zawsze do pozycji tej, powiedzmy, wyjściowej, podstawowej, a my musimy sobie przypomnieć chyba w takim razie, na jakim ściegu my ostatnio szyłyśmy. Czyli przypominamy sobie, że miałyśmy tutaj,
Tak, 28. I jakie tam miały się parametry, ale my teraz nie chcemy już tego. I jeszcze jedną rzecz, dziewczyny, wam podpowiem. Jak my sobie tutaj zrobiłyśmy, powiedzmy, szyjemy ścierkę, tak? Szyjemy sobie jakąś ścierkę, no dzisiaj myślałam, że może jakąś ścierkę uszyję, ale za długo tłumaczę i nie będziemy szyć. I chcę, żeby na przykład z jednej strony, bo wiadomo, ścierka jest w ten sposób, tak? Zaraz zobaczymy. Albo ja sobie taką ala ściereczkę wytnę malutką, żeby już mam ładniej tutaj wyszło. Poczekajcie. To wam też fajną rzecz pokażę jedną. I teraz zrobię sobie po jednej stronie jakieś tam moje ścierki przysłowiowej, tak? O, tutaj zobaczcie, nawet rygielka mi nie daje robić, tak? Zaraz zobaczymy. Widocznie nie daje mi rygielka. Nie, bez rygielka. Oj! Boże, coś mi tutaj, coś zrobiłam, zobaczcie. To zrobiłam, Radek, mów. Zobaczcie, w czasie, już nawet ja się, zobaczcie, zagubiłam. W czasie szycia wcisnęłam, musiałam wyłączyć, bo nie wiedziałam dlaczego. W czasie szycia zobaczyłam, że rygielek przed szyciem mi nie działa, więc w czasie szycia, myślę, wcisnę w czasie szycia i mi się po prostu zblokowała w takiej pozycji, że maszyna zaczęła mi szyć do tyłu, więc ja po prostu, zobaczcie, jako osoba doświadczona, już myślę sobie, kurczę, nie wiem, co mam zrobić, tak? Więc najbezpieczniej było mi ją po prostu wyłączyć, bo nie wiedziałam, dlaczego ona mi idzie tam do przodu. Ale dobra, ponieważ wyłączyłam maszynę, to znowu muszę wrócić do pozycji mojego ściegu, czyli biorę 28 i korzystam z ustawień fabrycznych, no i zróbmy ten ścierkową ozdobę, już teraz wiem, żeby nie ruszać raczej tego ryglowania. O, idzie mi. Cierpliwie poczekamy, zrobimy to ryglowanie. Zaraz zobaczę, co piszecie. A właśnie, tutaj zaraz czytajcie, co Radek pisze. Teraz poczytamy, bo dużo on pisze, ale dziewczyny, korzystajcie z tego, że on tutaj, Radek nam pisze. Dobra, i zobaczcie. Kończymy. I teraz uwaga, bo będzie fajna znowu funkcja. Zrobiłyśmy w ten sposób, że mamy na przykład na końcu ścierki ząbki w stronę tego brzegu. I teraz chcemy zrobić drugą stronę. Oczywiście możemy tą ścierkę sobie przewrócić, ale powiedzmy, że ja chcę zrobić z drugiej strony, iść w ten sam sposób. Nie chcę na przykład ścierki kłaść o tak, żeby tutaj jakoś zasłonę czy ścierkę, żeby tutaj wpychać, tylko chcę szyć tutaj. Ja to tak rozumiem, zaraz zobaczymy, czy ja to dobrze rozumiem sama, bo nie stosowałam wcześniej tego. To tu jest tak zwany przycisk lustrzanego odbicia. I zaraz spróbuję ten przycisk nacisnąć i zobaczymy, czy dobrze myślę. Bo ja, słuchajcie, też tej maszyny aż tak wszystkich funkcji nie próbowałam. Próbujemy znów robić. I zobaczcie, co się dzieje. Ja sobie ustawiłam stopkę, że idę przy tym brzegu. I co maszyna robi? Podkładałam pod maszynę w identyczny sposób, czyli w taki sposób, że tu mam brzeg, a tu mam całą ścierkę. Ale maszyna robi mi lustrzane odbicie, widzicie? Czyli ja sobie chciałam, żeby tutaj były ząbki z tej strony, a tu z tej. I nie muszę nic kombinować z moimi, z układaniem tej mojej ścierki, bo może mam większą płachtę, obrus na przykład i nie chcę mi się obrusu tak układać w drugą stronę, tylko zobaczcie. Czyli użyłam przycisku lustrzanego odbicia, czyli ten przycisk tak wygląda, tak jakby czarne i białe. I ona mi powoduje, że jak ja sobie w tą stronę, to potem mogę w drugą. To oczywiście jest bardzo fajna funkcja przy takich ściegach, które mają jakąś taką, widzicie? Jakieś takie rzeczy, które można lustrzanie odbić. Na przykład ten ścieg, nie ma sensu ustawiać go lustrzanego odbicia, bo on jest w ogóle taki symetryczny. Ale już właśnie te ściegi, które mają na przykład serduszka tylko na jedną stronę, czy jakaś strzałka na jedną stronę, a my chcemy, nie wiem, na drugą stronę. Łezki na tą stronę, a potem łezki na tą stronę. No bardzo fajna funkcja. Czyli warto z tego korzystać. Czyli dajcie znać, czy rozumiecie, o co chodzi. Ja nie będę wszystkich ściegów wam teraz pokazywać, chyba że jakiś któryś wam wpadnie w oko i ktoś się zgłosi, że chce na przykład któryś ścieg ładny wypróbować. One wszystkie działają na podobnej zasadzie, tak? Czyli nieważne, czy ja ustawię te trójkąciki, czy ja ustawię kwiatuszki, czy to będą literki, czy to będą jakieś tam zygzaki, jakiekolwiek tam, to korony, zobaczcie, delfinki są tutaj. Czyli zawsze te parametry zostaną nam przez maszynę zaproponowane i już ten ścieg będzie ładny. Może jak ktoś chce, któryś naprawdę marzy, żeby miał wypróbowała, to mówcie. Ja za chwilkę jeszcze jedną też rzecz powiem. Czyli tutaj zwracamy na to uwagę. I zaraz będziemy jeszcze dalej.
omawiać, bo chcę Wam pokazać jeszcze te dziurki. Zobaczcie, jaka fajna rzecz, tak? To jest też bardzo fajna zaleta tej maszyny automatycznej, tej komputerowej, elektronicznej, że ona sama robi dziurki. Nie wiem, czy kiedykolwiek robiłyście dziurki w maszynie takiej mechanicznej, bo tam trzeba taki specjalny, tak, tok zrobić, przejść, że najpierw zrób to, przestaw tą dźwignię, zrób to czy tamto. Natomiast w tej maszynie dziurka się robi całkowicie automatycznie. To znaczy, że ja sobie tylko naciskam, odpowiednio ustawiam i mogę sobie, nie wiem, ręce za głowę i jak na Bahama leżeć. Tak, zobaczcie. Najpierw wybierzemy, którą dziurkę chcemy. Powiedzmy, wybierzemy sobie dziurkę numer 0 tutaj. Nie, chyba muszę wrócić teraz do tego trybu i teraz dopiero 0, tak? I co mi podpowiada maszyna? Zobaczcie, że ja muszę zmienić stopkę. Przy dziurce koniecznie musimy zmienić stopkę, bo inaczej się nie da. Czyli znów biorę moją tutaj, mój schowek, no i szukam tej stopki. Tu bardzo musicie zwracać uwagę, ona wam podpowiada, ale ta to robi potem za was czarną robotę. Czyli nie musicie potem się starać, a maszyna za was to robi. I proszę bardzo, tu mamy stopkę, która ma oznaczenie tam w środku, jakbyśmy tam zobaczyły. O, tutaj takie D. Tu nie wiem, jak tu ostrość, ale tak czy inaczej jest te D, tak? I słuchajcie, to też jeszcze my musimy wiedzieć, jak tą stopkę włożyć, bo to nie jest już od razu, że my mamy stopkę i my już wszystko możemy mieć zrobione. Ja też muszę sama posiłkować się instrukcją, bo każda maszyna ma jakiś tam swój sposób. Czyli szukam teraz miejsca, gdzie jest napisane o tej stopce. Nie jestem tak, że hop, siup, ja sobie zrobię bez niczego. Ja wolę zawsze się nawet ja upewnić, bo jeśli bardzo dawno, wieki temu, robiłam ostatni raz dziurkę, to powiem szczerze, że też mogła moja maszyna, którą miałam inną, troszeczkę inny system mieć. Poczekajcie, zaraz tu odszukam, bo to jest też ważne. Chciałabym Wam pokazać. O, jest. Tutaj, jakbyście chciały robić te stopki, to tutaj instrukcja Wam podpowiada, jak narysować, zaznacz, gdzie masz położyć stopkę, jak masz ją ustawić. I tu jest pokazane, że ta stopka, zobaczcie, ma jakiś tam kształt. Zobaczcie, tak? Tu ma takie specjalne miejsce na guzik. Tu wkładamy guzik, który ma, ja nie mam teraz guzika, ale wkładamy tutaj guzik, który ma odpowiednią szerokość. Zaciskamy w ten sposób. O, tutaj. O tak, tutaj na przykład jakby guzik siedział, zobaczcie, ściskamy go w ten sposób między tymi dwoma łopatkami. Wtedy tu nam, jakby ta powierzchnia nam tutaj będzie robiła o takiej powierzchni tego guzika dziurkę. To tam wszystko w instrukcji macie. I teraz nam jeszcze mówi, ja kiedyś filmik wam specjalny zrobię, dziewczyny, na temat tego guzika, dzisiaj tylko tak opowiem w skrócie, że ta stopka ma specjalny kształt. Patrzcie, tu na instrukcji widzimy, że to są takie ząbeczki z taką naklejeczką i one muszą być z przodu, ten guzik jest z tyłu, czyli nie tak zakładamy stopkę, bo też się da, tylko właśnie w ten sposób. I że jak mamy tutaj narysowane, tak, zaraz zobaczymy, bo tutaj jeszcze trzeba odpowiednio ustawić tą stopkę. Tam, gdzie jest narysowany chyba ten początek tej dziurki, zaraz spróbujemy sobie to zrobić. Na razie tak bez rysowania, zrobimy w dowolnym miejscu. Ja Wam chcę tylko pokazać, jak to jest proste tutaj. O Boże, tutaj nie zamknęło mi się do końca, więc wyjmę ten cały pojemniczek. Ojejku. Zobaczcie, coś tutaj mi się zblokowało, dlatego mówię ostrożnie. Jeśli mi się coś nie idzie, to ja nie robię nic na siłę, widzicie? Musiałam poprawić i dopiero. Dobra, bierzemy nasz kawałek materiału. Wymieniamy oczywiście stopkę. Oczywiście przy wymianie stopki najlepiej byłoby wyłączyć maszynę, ale ja sobie tutaj szybciutko, tak bezpiecznie, żeby mi się nie zresetowało wszystko, ustawiam. Tam jest oczywiście włożony guzik. I teraz słuchajcie, dobrze byłoby włożyć tą nitkę do środka, czyli ja w ten sposób trzymam, wkładam i wyjmuję igłę. I teraz ona mi się znajduje pod spodem, nożyczkami ją tak hops wyjmuję, żeby ona była pod spodem, widzicie, w tej dziurce. Czyli takie odwrotne wyjmowanie, nie zawsze dolną na górę, tylko odwrotnie, górną na dół. I teraz na razie nie rysuję dziurki, bo muszę sama zaobserwować, jak to się znajduje. Prawdopodobnie jest tak, że stawiam te miejsce tutaj, tam, gdzie jest ta zaznaczona linia. Musiałabym to dokładniej jeszcze przeanalizować, ale jak macie ochotę, dajcie znać, to zrobię wam specjalny filmik o tym, ale dajcie znać, czy wy go potrzebujecie, czy gdzieś tam jesteście w stanie z instrukcją sobie to same opanować, ale tu zobaczcie, tak światło tu świeci, że normalnie nie wiem, czy to będzie widać. No strasznie mi tu przejaskrawia. Może ja zrobię na drugą stronę, tutaj na inną szarą. No strasznie mam przejaskrawione tutaj wszystko tym światłem. Dobra. I jeszcze jest ważne, zobaczcie, naciskam teraz, mam tutaj tą T0.
Ja może włączę jednak pedał, żeby było mi to łatwiej obsługiwać. I teraz zobaczcie, wciskam pedał. Ale nie, daje, idzie, ale tutaj jeszcze coś takiego jest, zobaczcie, takie coś, że trzeba opuścić, bo to jest takie miejsce, że będzie szło do tego miejsca, tu jest druga taka blokadka. W zależności, gdzie ona się znajduje, to jest głębokość tego guzika i to będzie szło, odbije się od tego miejsca i wróci. Czyli musimy coś takiego jeszcze opuścić. Idziemy. Trzymamy, zobaczcie, pedał. Trzymam, tu może też użyć przycisku start, stop. I ja już nic nie robię. Ja tylko ustawiłam i ona sama mi się robi. I tam rygielek na końcu, tak? I już. I obcinam. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Mam zrobioną dziurkę o takiej szerokości, którą wystawiłam. To mniej więcej tak, jak tam obcinaczki włożyłam, tak? Teraz powiedzmy, że ja odsunę trochę z tyłu. Czyli zobaczcie, wyjmę. Odsunę tutaj. Powiedzmy, że jest szerszy guzik, tak? O, rozsunę. Widzicie? Rozsunęłam niby szerszy guzik. Oczywiście ona nie rozpoznaje, że do guzika tego nie włożyłam. Ale tu na razie sobie to do góry podniosę, włożę stopkę. Teraz ten element właśnie do dołu. Czekajcie, jak to jest. Wkładam, o tutaj, oczywiście tutaj musimy narysować dziurkę, od tego miejsca się zaczyna. Tu, gdzie mamy narysowany początek dziurki, wkładamy, opuszczamy to do dołu, o, tak żeby tutaj było w tym miejscu. No i znowu, aha, i znowu, słuchajcie, ważne, żeby to jednak wziąć pod spód. Wbijamy i wyciągamy tą niteczkę. To też jest takie korzystne, żeby to zrobić, żeby nam się ta nitka nie zaplątała tutaj. Ona musi być pod spodem. No i dobra, zaczynamy. Teraz może nie zero, tylko zrobię dziewiątkę, czyli zmieniłam na inną dziurkę i zobaczycie, jaki kształt mi teraz wyjdzie. I zaczynamy. Bierzcie pod uwagę, że ja ją zwiększyłam sztucznie, tak? Czyli udajemy, że teraz jest większa ta dziurka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo fajna jest ta funkcja. Nie wiem, czy tu idealnie mi zrobiła tą dziureczkę, bo coś mi tutaj leciutko przepuściło. Ale ogólnie to trzeba, wiadomo, tutaj popracować nad tym, zobaczyć, wypróbować jeszcze podkleić. Oczywiście tu nie mam żadnego podklejenia, nic, ale kształt dziurki już jest inny. Tak trochę na łapu-capu to zrobiłam, ale ogólnie bardzo, bardzo wygodna funkcja. Dziurka wygląda pięknie z jednej i z drugiej strony, tylko przypominam, że trzeba jeszcze podkleić i wtedy to wszystko jest tak, no, solidnie zrobione. Tu jest taka cienka warstwa. Dobra, dziewczyny, co tam jeszcze? Zaraz zobaczę, co piszecie. Super są te funkcje, jakie są ceny tej maszyny, pytacie, to tam Radek wam odpowie. Naprawdę, dziewczyny, ta maszyna, czekajcie, się na chwilkę przyłączę na inną kamerkę, bo chcę troszeczkę was widzieć i jeszcze może opowiem szybciutko resztkę, już mało zostało do omawiania. Dajcie znać, czy wam się podobał, czy już na tym etapie ten odcinek wam się podobał, czy widziałyście, że ta maszyna ma dużo tych funkcji, czy że one takie są. Tak myślę sobie, co tu jeszcze wam trzeba powiedzieć. No oczywiście, to trzeba też dodatkowo znać funkcję tych ściegów, bo ta płytka ma typowe ściegi jakieś tam ozdobne, ale jest na przykład jeszcze ścieg do cerowania, który możemy gdzieś tam jakieś dziurki zaszywać. Warto takie rzeczy się dowiedzieć. Mamy tutaj funkcję ściegów, na przykład potrójna stępnówka. Tam jest fajne takie wspomnienie w instrukcji, na przykład, że taka potrójna stępnówka, tutaj akurat ona się pod trójeczką kryje, albo taka czwórka tutaj, taki zygzaczek, malutki piorunek jakby. I tam macie w instrukcji podpowiedziane, że fajny to jest ścieg na przykład do zszywania szwu krokowego w spodniach. Jakbyście na przykład szyły spodnie, na przykład tkaniny i wiecie, że w tym miejscu ten szew siedzeniowy bardzo jest narażony na takie obciążenia, że my siadamy, napieramy na niego, to zamiast używać zwykłej stępnówki w takim szwie krokowym z tyłu na kroku, tak, znaczy na szwie tym zszywającym w spodniach, no to właśnie ten ściek można użyć, taki właśnie ten piorunek albo potrójna stępnówka. Nie dość, że on jest troszeczkę elastyczny, to on jest jeszcze mega mocny. Mocny, połączony z elastycznością, no to daje nam super takie coś, że nam się to nie rozerwie, tak? Czasami może się zdarzyć, że waszym mężczyznom na przykład spodnie garniturowe się, może garniturowe to nie, bo one są dość solidnie zszywane,
Ja widziałam ostatnio spodnie garniturowe, że mają takie te łańcuszkowe szwy, to jeszcze często podwójne, ale może macie jakieś byle jak szyte spodnie, że się ciągle na tych szwach siedzeniowych rozpruwają. No to są też świetne takie szwy, właśnie elastyczne, mocne, że można nimi sobie gdzieś tam to zrobić. No i oczywiście taka maszyna, dziewczyny, jeśli mamy, to jest na 100% maszyna, która nam uszyje dzianinę, bo ona ma rewelacyjne mnóstwo ściegów. Tu nie ma szansy, żeby się wśród tych ściegów nie znalazły ściegi overlockowe. Tu jest ich mnóstwo. Na przykład dziewiątka, o ta, znaczy może dziewiątka to nie o ta, na przykład ta trzynastka to jest typowy, jeden z moich ulubionych, ta trzynastka, co tu trzymam palcem tym, taki, który się nadaje do zszywania ściek overlockowy, super jest ten ściek. Mamy trójskok, tak zwany ten zygzak potrójny, który oczywiście jest też w maszynach mechanicznych, ale ten na przykład świetnie się nadaje do szycia bielizny, majtek wszelkiego rodzaju, bielizny, naprawdę super te ściegi. No nie mówiąc o tych wszystkich ozdobnych, które mamy, jakieś liski, kwiatuszki. Tutaj Radek mówił, że są modele maszyny, które mają literki. Ja akurat nie mam maszyny z literkami, ale jeśli na przykład macie dzieci, to zwróćcie uwagę, to może Radek podpowiedz, czy ta maszyna z literkami, ona jest dużo droższa, czy ona jest w podobnej cenie, bo warto zwrócić uwagę na te literki. Jeśli na przykład dużo szyjecie rzeczy dzieciom, a dzieci chodzą do przedszkola, musicie czasami pościel uszyć na przykład, czy jakiś woreczek, czy cokolwiek, coś, co potrzebuje jakiegoś napisu, że to jest na przykład Ania, Kasia czy Krzysio tam, tak? I wtedy możecie nawet gdzieś tam wszywać jakieś metki, kawałek mięciutkiego materiału i tam, żeby to było solidne, nawet użyć tych literek, na przykład k, a, s, i, a. Tak jakby mama w moje ubranko miała wszyć, czy mój woreczek do przedszkola podpisać, to my nie musimy kombinować wtedy ręcznie, tylko same sobie gdzieś tam to robimy z ciekawości, tak? Jeśli lubimy, jeśli mamy taką potrzebę, że chcemy ozdabiać w domu, chcemy szyć sobie same zasłonki, ekoworeczki różnego rodzaju. Ja też mam przecież kurs u siebie, warsztaty online, gdzie mamy kurs szycia ekoworeczków. Tam jest bardzo dużo ukrytych umiejętności różnego rodzaju. Ale nawet jak, nie wiem, dzieci jadą, czy my jedziemy rodziną na wakacje i tam chcemy uszyć woreczki na jakąś bieliznę, no to też możemy sobie Kasia, Asia, Krzyś i tam tak każdy może mieć swój personalizowany imieniem. Może to nie są jakieś tak spektakularne te literki, ja tam ich nie widziałam, ale dla naszego własnego użytku jak najbardziej. Czy woreczek na jakiś chleb, czy orzechy, czy jakieś tam lawendy, czy coś. No warto sobie takie fajne bajerki powymyślać. O właśnie, tutaj Radek mówi, że do przywania dziurki na guziki najlepiej jest użyć przycisku start-stop. Oczywiście, no, ja mówię, ja tych dziurek tutaj nie robiłam, więc nie chcę powiedzieć, że ja to zrobiłam je idealnie, bo tak jak wam powiedziałam, ja tej maszyny aż tak dużo jeszcze nie używałam. Owszem, ja umiem tę maszynę obsługiwać, ale nawet ja jestem taką osobą, że jeśli ja jakiejś funkcji nie używam, nie wiem, od lat, bo nie robiłam bardzo dawno nic z dziurkami, to muszę sobie to po prostu przypomnieć, ale tylko dajcie mi znać tutaj w komentarzach, że macie ochotę na taki filmik, którym ja pokażę konkretnie na tej maszynie, jak robi te dziurki, to ja to zrobię. I właśnie jak tutaj na przykład Radek dał mi taką wskazówkę, że najlepiej użyć przycisku start-stop, no to oczywiście ja już, mój charakter tak zmusi mnie do tego, żebym ja przetestowała, tak? I nawet robiąc taki filmik, to ja wam powiem, dziewczyny, najlepiej użyć ten przycisk, już będę wtedy ekspertem, tak? Radek tutaj mi podpowiedział, ja wtedy już będę ekspertem, będę wam radzić, że najlepiej przycisk start-stop, nawet możemy zrobić test, jak jest bez przycisku, jak z przyciskiem. Ja jestem zwolennikiem zawsze testowania, próbowania. Tak naprawdę każdy ściek, który robimy, możemy sobie przetestować. Nawet tam Radek wspomniał, jeszcze dokładnie, dziewczyny, nie przetestowałam tego, ale tam Radek wspomniał coś, przejrzyjcie te komentarze, że jak na przykład robimy jakiś ściek i chcemy go zakończyć, ten ozdobny, to być może właśnie ten rygielek, który gdzieś tam robi w miejscu, to musiałabym też się sama wczytać i to przetestować, bo nie będę wam mówiła, że jestem alfą, omegą z każdej dziedziny i każdą funkcję mam tu oblataną po prostu na 1000 sposobów. Nie próbowałam tego, że na przykład połączyć ten ściek, szyję, zatrzymuję i chcę połączyć. Nie miałam czegoś takiego, czy jakoś zakręciłam na przykład i chcę dalej. Może właśnie jest coś takiego, że trzeba zaryglować i potem jakoś to on może kontynuuje, czy jakoś łączy odpowiednio. To tego jeszcze tutaj nie wiem. To może Radek tutaj w komentarzu coś powiedział, ja może to jeszcze przetestuję, ale na pewno, dziewczyny, tak podsumowując, jeszcze może zanim podsumuję do końca, to jeszcze chcę wam jedną rzecz powiedzieć.
Oj, tu nacisnęłam coś, że ta maszyna ma z tyłu taki specjalny przycisk, może to nie jest przycisk, tylko taka wajcha. I tutaj warto zwrócić na nią uwagę, bo często osoby początkujące albo takie, które nie znają dokładnie swojej maszyny, mogą to przez przypadek ten przycisk, te suwadło przesunąć. I to suwadło polega na tym, że my jak przesuwamy, to chowają nam się ząbki transportera, czyli te ząbki, które typowo my znamy, które przesuwają nam materiał. Jeśli my przesuniemy przycisk, to one nam się zapadają i one nie działają. Czyli nie przesuwa się to. I to jest właśnie do różnych rzeczy stosowane. To można do haftowania, jest tak zwane haftowanie z wolnej ręki, takie pikowanie na przykład, gdzie możemy stopkę specjalną założyć i przesuwamy wtedy materiałem, rysujemy, tak? To taka specjalna stopka też podczas wszywania guzika, kiedy nam transporter nie przesuwa materiału, tylko po prostu wstawiamy guzik specjalną stopką, zakrywamy i wtedy nam robi. Ja zaraz zobaczę, słuchajcie, bo być może nawet jest tutaj coś takiego, że może mówi nam, instrukcja naprawdę jest wspaniałym takim narzędziem, pomimo że wydaje nam się niezrozumiała może, ale jednak bardzo nam podpowiada. Zobaczcie, tu jest takie miejsce, gdzie, co ja wam mówiłam, że podpowiada nam o tym ściegu, tak? Tym takich, który ścieg warto i dlaczego do tych spodni. Pokazuje nam wyraźnie, że jak rozciągamy, tu jest taki rysunek, o tu, że jak rozciągamy, a spodnie na kroku są właśnie to, co mówiłam, plastyczne, rozciągliwe na łuku, to tutaj pokazane, że stębnówka na dole może nam pęknąć, a te dwa ściegi, które Minerva nam podpowiada tutaj w instrukcji, to są solidne, tak? Zobaczcie, dlaczego ja zawsze mówię, instrukcja to jest podstawa, podstawa i dobrze byłoby to zrobić. I tutaj za chwilkę jeszcze, tak jak wam powiedziałam przed chwilą, że nawet jeśli chcemy tą stopkę do guzików, to nie, że same, znaczy do dziurek, to nie, że same sobie na łapu capu coś tam kombinujemy, tylko tu nam pokazuje. I my możemy naprawdę zobaczyć na tym zdjęciu przede wszystkim, jak stopkę włożyć, czy przodem, czy tyłem, którą stroną do przodu. Wszystko tu jest wytłumaczone. Tak, i właśnie, nawet nam mówi tutaj, że trzeba przycisk start, stop. Widać, ja tej instrukcji też jeszcze dokładnie nie zobaczyłam, nogą to jechałam. Ale już wam tutaj mówię wszystko, że to jest takie ważne. No i tutaj chciałam jeszcze zobaczyć przy tym guziku, bo właśnie tak mi się wydaje, że właśnie przy guziku ta funkcja odłączania tych ząbków, gdzieś tutaj chyba zaraz zobaczymy, czy ona nam coś mówi, tak? Ja zaraz musiałabym zobaczyć. O, widzicie, jest, to miałam rację. Tutaj mówi nam przy guziku, o tu jest takie coś, odłącz transport, tak? Tutaj pokazuje nam, że tą funkcję podczas guzika, wszywania guzika odłącz. Wtedy nam guzik będzie leżał, maszyna będzie nam odpowiednim ustawieniem, on nam podpowiada tutaj, że trzeba użyć zygzaka, w jakich parametrach, że musimy sobie ten parametry ustawić właśnie, bo nam domyślnie na inne parametry ustawia i właśnie to odłączamy tą funkcję, żebyśmy o tym pamiętały, po to to jest. I naprawdę, dziewczyny, tak podsumowując to, mam nadzieję, że zauważyłyście, jak świetna jest to maszyna. Ja wiem, że większość osób wybiera maszyny najtańsze. Ja się z tym, dziewczyny, tak spotykam. Jestem osobą początkującą, jakąś najtańszą maszynę i ja nie mówię, że to jest źle, ale nawet z tych najtańszych warto wybrać maszynę, która już wam pozwoli na fajne szycie i przede wszystkim na takie szycie, żebyście mogły ustawić maszynę tak, jak wy potrzebujecie szyć. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem takiej maszyny, która ma pokrętło i tam gotowe ustawienia pięciu ściegów na skrzyż, bo ona nam daje bardzo małe możliwości. My chociażby chcemy, nie wiem, mortkę do maskotki, do poduszki wyszyć bardzo gęstym ściegiem, który wam tutaj pokazywałam, tak? O tym chcemy przyszyć sobie takim zygzakiem, a taka bardzo prosta maszyna daje nam trzy zygzaki na skrzyż i żaden nie jest takim, żaden. Może znajdziemy jakiś do obrzucenia brzegu i to wszystko, bo jest taka prosta. Natomiast te maszyny mają ogromne możliwości. I dziewczyny, jeszcze raz podsumowując, na co trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim ja wiem jedno, dziewczyny, kobiety zawsze na sobie lubią oszczędzić. Ja wiem, to może niektórych może zaboli, co ja powiem, ale ja sama byłam zawsze taką osobą. Ja zawsze myślałam sobie, coś na przecenie kupić, coś zaoszczędzić zawsze, nawet czasami jak miałam te pieniądze, tak? Jak nawet nie przymierałam głodem, jak nawet te pieniądze gdzieś tam były, to
A, zaoszczędzę, a sobie najtańsze coś kupię, sobie dalej czasami potrafię się tak łapać. Idę sobie kupić, nie wiem, szampon do włosów czy pastę, bo o, tu jakaś tańsza, to wezmę. A dlaczego nie lepszą, tak? Jeśli mamy te pieniądze, dziewczyny, to czasami warto sobie podarować ten element tego luksusu i naprawdę mieć fajną maszynę, tylko ostrzegam, że my wtedy musimy potraktować poważnie tą maszynę, bo to, co wam mówiłam na samym początku, nasze błędy się będą mściły na tej maszynie, a ona będzie już troszeczkę więcej kosztowała, będzie od nas więcej wymagała i przede wszystkim poznanie tej instrukcji i poznanie dobrych nawyków szycia. I jeszcze wtrącę właśnie na koniec tak, taką dygresję, że, bo wiem, że dużo osób różnych mnie tutaj ogląda, że jeśli są w tej gronie osoby, które gdzieś tam się martwią, że nie potrafią znaleźć tych dobrych rzeczy, które trzeba właśnie przyswoić, to możecie skorzystać z mojego kursu online. Ja go tutaj troszeczkę zareklamuję, dlatego że wiem, na jakim poziomie on jest zrobiony i do jakich osób on jest skierowany. I on jest właśnie skierowany do takich osób, które od samego początku chcą solidnie nauczyć się szycia. Ja chcę zacząć od tego, że ja wiem, jak obsłużyć maszynę, co zrobić, żeby było super, żeby ja nie robiła na oślep, żeby ja przycisków nie kręciła, dobra, najpierw w prawo wszystkie, potem w lewo, a potem na środek, a może spróbuję tu na zero. Żebyście wiedziały, kiedy wy chcecie te zero, po co te zero. Jeśli chcecie naprężenie nitki zmniejszyć albo zwiększyć, to nie po to tylko, żeby wypróbować, jak maszyna będzie wtedy szyła, tylko że wy wiecie, po co my to robimy. I na tym kursie właśnie ja wszystko tak mówię. Dziewczyny, jest tak i tak, ale są sytuacje, że my zwiększamy albo zwiększamy i w takiej sytuacji, żebym ja zawsze wiedziała, po co ja zmieniam ten parametr, tak? Dlaczego ja chcę to zrobić? Dlaczego ja odłączam ten transport? Nie, że sobie chcę jakkolwiek poszyć, tylko że mi jest potrzebne, żeby mi się coś tam nie przesuwało, tak? Czyli ten kurs właśnie uczy, on troszeczkę tam kosztuje, ale daje wam taką wiedzę, że wy byście przez miesiące szukały różnych filmów na internecie i myślały, Boże, ta mówi tak, ta inaczej, ta radzi, żeby, nie wiem, śrubkę podkręcać w bębenku, jak mi tu plącze, a ta mówi, że tamto, a nikt ci nie powie, żebyś nitkę dobrała prawidłową, tak? A w tym kursie jest właśnie, zwróć uwagę na igłę, zwróć uwagę na nitkę, zwróć uwagę na szpulkę, zobacz, czy masz dobrą, nie bierz złej, włóż ją odpowiednio, nie jakkolwiek, nie losowo, zawsze sprawdź, czy ją dobrze włożyłaś, czy zawsze ją wkładałaś, tak? I to, co Radek mówi, nie metalowe szpulki, nie, że a tam, dobra, tam, ja zawsze na tamtej byle jaką wkładałam i już. Może na tamtej wkładałaś, może tamta była metalowa, ona może to jakoś tam zniosła, ale ty kupiłaś już Mercedesa, tak? Tak samo dziewczyny jak w samochodzie, jak my jedziemy jakimś prostym samochodem, tam grzytnie nam skrzynia biegów, jakoś tam on to zniesie, ale jak jedziemy w elektronice, na pasionym samochodzie, on nam pomaga parkować, lusterka nam podgrzewa, robi, ale my już musimy troszeczkę o niego zadbać, tak? Żeby jednak nie piłować tego samochodu, nie po krawężnikach nie wjeżdżać, jest trochę może niższy, lepiej się trzyma drogi, ale ja nie mogę sobie gdzieś tam po wertepach, po jakichś budowach nim jeździć, czy tak dalej, rozumiecie? Czyli no musimy też dostosować i dlatego mówię, jeśli jesteście dziewczyny zachęcone do takiej maszyny, to ja za tą maszynę mogę ręczyć. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej maszyny. Super ona jest, poznana. Jest, wydaje mi się, cenowo w stosunku do tej funkcji, tych funkcji wszystkich, które ona posiada, to jest jak najbardziej korzystna. No i nie wiem, no, to jak, nie wiem, jak się wam spodobała. Także dajcie znać, jak się wam ta maszyna spodobała, czy komuś się spodobała, czy komuś może wpadła właśnie w oko. I cały czas też zachęcam, jeśli jesteście spoza grupy pasjonatki szycia, grupa wsparcia, to jeśli słuchacie mnie na fanpage'u Złoty Naparstek, kursy szycia Złoty Naparstek, to wskakujcie do grupy tutaj. Tutaj Radek też zagląda. Jak zadacie pytania, też możecie do dwóch grup dołączyć, czyli dołączacie do grupy pasjonatki szycia, grupa wsparcia, dołączacie też do Minerva. Tam pamiętajcie Radosław Marczak, pamiętajcie tego specjalistę od Minerwy. Jak będziecie miały problem, zawsze możecie zapytać. Pytajcie też na grupie dziewczyny. Zanim cokolwiek zrobicie pochopnie, zapytajcie. Kupiłam tą maszynę, ale jeszcze tego i tego nie do końca ogarniam. Jeszcze mi podpowiedzcie, nie doczytałam, nie wiem do czego ten przycisk, czy właśnie lepiej tak, czy siak. Czyli dopytajcie, jakie igły. Tutaj Radek też mówił, że ta Minerva lubi się z igłami organ, więc warto już na samym początku.
Nie kupować jakikolwiek, w jakiejkolwiek pasmanterii, byle jakich, no name, jakichś nie wiadomo jakich, tylko właśnie kupcie ten organ, może właśnie to Wam pomoże, kupcie właśnie dobre szpulki nici, zacznijcie od podstaw, od poznania maszyny, nie od razu, nie umiem jeszcze obsłużyć, ale już szyję legowisko dla psa, grube warstwy, które ciężko się przesuwają pod maszyną. Także to takie rzeczy. O, tutaj jeszcze nie powiedziałam Wam, że ta maszyna, tak jak wiele innych, ma taki jakby podwójny wznos stopki. To też jest ważne, że my możemy podnieść stopkę do góry, o tak, a potem jeszcze troszeczkę możemy unieść, tak jakby podwójne, dodatkowe, jeśli chcemy coś grubego podłożyć. Tylko ja też właśnie tutaj dziewczynom na kursie dokładnie to tłumaczyłam, jakie często nas pułapki spotykają przy szyciu grubych rzeczy właśnie. Co może nas spotkać, że my zapominamy stopkę opuścić, bo my na grubych warstwach nie widzimy, że ona jest uniesiona. Myślimy, że dotyka, to znaczy, że jest dobrze, tak? I nam plącze i nam łomocze, stuka nam w ten chwytacz, znaczy nie chwytacz, tylko ten właśnie koszyczek z bębenkiem plastikowy, a my myślimy, że wszystko jest dobrze, tylko maszyna beznadziejna, a to my po prostu nie opuszczamy stopki, po prostu. Także naprawdę, no, jak pokochacie tą maszynę, jak będziecie nią dbać, to tak jak się mówi, jak dbasz, tak masz, tak? To się i do człowieka tyczy, i do samochodu, i do zwierzęcia, i do maszyny, i do wszystkiego, dziewczyny. Jako pralkę dbamy, też nam służy, jako telewizor dbamy, też nam służy i o wszystko, tak? Czy tak samo z maszyną. Aha, Kinga pyta, czy docisk stopki posiada. Oczywiście posiada, ja nie pokazałam, ale tutaj jest docisk stopki w tym miejscu. I tu też, jak właśnie kupimy maszynę w ustawieniu fabrycznym, to tak jak nawet w instrukcji macie napisane, że on ma w optymalnym ustawieniu w instrukcji. Ja dziewczyny zawsze przyuczulam, że nie zaczynamy od takiego sobie pochopnego kręcenia, tylko najpierw sobie zaznaczcie, może delikatnym jakimś takim zasychającym długopisikiem, markerem, kropeczkę na tym miejscu, jakie jest jej ustawienie fabryczne i potem jak będziecie kręcić albo trochę w jedną stronę, albo trochę w drugą stronę, żebyście zawsze mogły wrócić do pozycji tej wyjściowej, bo nie ma nic gorszego. Właśnie często osoby początkujące mają to, że tak bardzo chcą mieć ten docisk stopki, ten pokrętło, ale potem oni tak pokręcą dookoła tym właśnie pokrętłem, że jak zapytasz, w jakiej pozycji teraz są, to nawet nie są w stanie odpowiedzieć, czy zapomniały, czy dokręciły właśnie tam za dużo w tamtą, czy w tą i teraz jak to wrócić. Nie wiem, czy ja mam dociśniętą, czy odciśniętą. Naprawdę takie rzeczy się zdarzają. Na początku chciałam to mieć, a teraz nie używam, bo nawet nie wiem, w jakiej pozycji się znajduję. Dobra, jakoś tam sobie radzę, tak? Na tej zasadzie. Czyli znowu kolejna rzecz, nie na łapu-capu, tylko jak nie wiem, jak wrócić, to zawsze zaznacz sobie jakiś punkt styczny, taki pierwszy, żebyś wiedziała, od czego zaczynasz i potem jak ty się wychylasz na boki. Także widzisz, Radosław też ci mówi, że ma płynną regulację. Dziewczyny, ma po prostu wszystko, tak? I tak jak tutaj Radek mówi, wyłączenie transportu jest najbardziej przydatne przy przyszywaniu guzika oraz przy patchworku, coolingu, wyszywaniu monogramów i tak dalej, czyli wszelkich takich tak zwanych tych haftujących rzeczach, gdzie my nie potrzebujemy, żeby maszyna nam prowadziła, tylko my sami chcemy tak prowadzić, to się wtedy często na tamborku gdzieś tam napina albo specjalne ruchy rękoma pod stopką robi, zakładając odpowiednią stopkę, która nam podskakuje i pozwala nam tym właśnie wszystkim poruszać, tak? Ja nie jestem specjalistą od tego, ale jeśli sobie zobaczycie na przykład haftowanie z wolnej ręki, albo na przykład no właśnie tego typu patchwork czy quilling, nie wiem jak to się nazywa, nie umiem tego wypowiedzieć, no to tutaj zobaczycie, jak to wygląda. I właśnie w tamtych sytuacjach, co tam wyczytacie, to właśnie ten transport jest odłączony. No dobra, chyba wszystko tu powiedziałam, przynajmniej starałam się. Tutaj jeszcze nawijanie szpulki, to się niczym nie różni, dziewczyny, niczym się nie różni, tak jak w innych maszynach, więc nie będę się skupiała. Chciałam bardzo Wam podkreślić, jak fajna jest ta maszyna. Jeśli się nad nią zastanawiacie, to nie musicie się dalej zastanawiać, to po prostu, nie wiem, pytajcie Radka może, jaki Wam poleca miejsce, gdzie to kupić, nie wiem, albo sobie gdzieś tam szukajcie sami, nie wiem jak to, bo ja akurat nie sprzedaję maszyn, ale mam nadzieję, dziewczyny, że będziecie wracać do Złotego Naparska, przynajmniej do moich kursów,
Też zachęcam Was, żebyście właśnie skorzystały z oferty. Jeśli macie ochotę uczyć się tak super świadomie od samego początku, to skorzystajcie, bo specjalnie dla Was jeszcze nie wyłączyłam, bo jest już ostatnia szansa na kupienie kursu Podstawy Szycia online w niższej cenie. Ja przy okazji Wam tutaj dołożę, bo to jest naprawdę, te dwie rzeczy się ze sobą bardzo ściśle łączą, dlatego że prawidłowe nawyki od samego początku i prawidłowa praca maszyny to są rzeczy, które się bardzo ze sobą łączą i dlatego ja Wam tutaj zostawię link do tego kursu, jeśli ktoś będzie chciał. A dziewczynom z tego kursu od razu mówię, że ten live im dołączę jako lekcję, bo tutaj akurat kurs premium to ma aż 40 lekcji. I ja po prostu wstawię to jako, nie wiem, 401, czy tam 402, już nie pamiętam, i napiszę, że to jest live dotyczący maszyny kolejnej Minerwy, gdzie on jeszcze uzupełni te wiadomości o kolejną tą maszynę komputerową, bo być może są na tym kursie dziewczyny, które będą chciały taką maszynę, tak? Niekoniecznie będą chciały tą najmniejszą. No dobra. Kinga pisze, że chciała kupić maszynę do 1000 zł i to jest właśnie Kinga coś takiego, że a czemu sobie nie dołożysz tych 400? Ja Wam powiem, dziewczyny, bo ja rozumiem, że ktoś musi sobie odłożyć, nie wiem, od ust, nie ma za co chleba kupić, że tak powiem, tak? Ja kiedyś, ja Wam tylko taki szybciutki taką dygresję opowiem. To może takie troszeczkę dziwnie zabrzmi, nie chciałabym też, żeby nikt się poczuł urażony. Ja też właśnie, tak jak mówię, często sobie, zaoszczędzić na sobie. Pójdę na przecenie, bluzkę kupię, pójdę może buty przecenione, już przeceny są, to sobie kupię, tak? A przeceny, wiadomo, są zawsze już po sezonie, jak już jest najlepsze wyprzedane i tak dalej. I kiedyś miałam sytuację, że mi się właśnie szyba pobiła w samochodzie. Ja całe życie miałam podgrzewaną szybę w samochodzie. No i jadę do naprawy i mówię do tego pana, ile kosztuje taka podgrzewana, ile niepodgrzewana. No to tam nie pamiętam, jaka była cena. No powiedzmy strzelę tam. Powiedzmy niepodgrzewana 800 zł, czy tam 700, a podgrzewana z takim rozgrzaniem drucikami na przykład 1000, tak? Czyli 200 zł różnicy. Ja sobie myślę, kurczę, no 1000, to może ja tę tańszą wezmę, po co mi? No i mówię, dobra, niech pan tą tańszą, bo to jednak 300 zł różnicy. I tak sobie myślę. Słuchajcie, zaszłam do domu i ten pan, to była naprawdę fajna, profesjonalna taka obsługa, dzwoni do mnie, pani Katarzyno, ja chciałam jeszcze raz zapytać, mówię, bo ja widzę, że pani miała tą podgrzewaną, widocznie pani jeździła i cały czas z tego korzystała, ja będę zamawiał pani tą szybę. Czy na pewno pani chce zaoszczędzić te 200 zł i potem martwić się, że pani będzie musiała skrobać tą szybę? Czy pani jest na to gotowa, bo to jednak 200 zł, tak? Czy pani jednak nie chciałaby? I ja sobie potem raptem dziewczyny pomyślałam i chłopaki, kurczę, no czemu ja sobie to robię? Czemu ja sobie żałuję tych 200 zł, które wcale nie to, że ja ich nie mam. Ja je mam, bo pracuję, bo zarabiam, mam te 200 zł. Szyba mi się raz w życiu zbiła w samochodzie. Być może będę na tej szybie jeździła do końca dnia tego samochodu. Czemu ja sobie to robię? I tak, wiecie co pomyślałam? Że mój mąż nigdy by sobie tego nie zrobił, tak? On jak sobie chciał kupić ogrzewaną, to sobie nie patrzył, żeby zaoszczędzić, tylko że chce mieć taką funkcjonalną, tak? Żeby mu było dobrze. I sobie myślę, kurczę, czemu ja sobie to robię? Dobrze, niech pan zrobi tą droższą, tak? Za te 1000 zł. I słuchajcie, byłam tak wdzięczna za to, że ja potem miałam tą szybę, tak jak do tej pory, ogrzewaną, że ja sobie wsiadałam do samochodu, włączałam i ona mi się rozsapiała. I myślę, Boże, jak super, że ja sobie to dodałam, tak? Że ja jednak wzięłam. Cieszyłam się z tego, naprawdę. Może nie wiem, czy ten przykład tutaj pasuje, ale właśnie czasami tak myślę sobie, że my myślimy, kupię sobie tańszą, a potem myślę, kurczę, ale by mi się teraz przydała ta funkcja, ta, czy zwalniania, czy tego pozycjonowania tej igły. No jak fajnie by to było mieć teraz, no nie? Za rok już zapomnę, że ja zapłaciłam te 400 na przykład więcej, czy nawet na raty mogę sobie wziąć, spłacę to szybciutko tam, zapomnę. Za chwilę nie będę o tym pamiętać. Tak samo jak o tej szybie. Ja słuchajcie, za chwilę zapomniałam już, że ja te 200 zł więcej za tą szybę zapłaciłam. I tak samo jest z maszynami. Ja widzę to, bo ja to miałam non-stop na kursach szycia stacjonarnych. Za każdym razem słyszałam to samo od dziewczyn. A ja nie chcę za dużo tego, bo te hobby to takie, to tylko dla mnie to takie potrzebne do szycia. Po co ja mam dawać, a dlaczego sobie nie kupisz, dlaczego nie wydasz? To jest tylko raz na nie wiem ile, dziewczyny. Maszynę kupujemy czasami raz na, nie wiem, 10 lat, może jak kupicie raz dobrą, to nie musicie za chwilę wydawać na następną, ale pod warunkiem, że ją będziecie szanować, że właśnie podejdziecie poważnie do tego szycia, nie jakkolwiek, a tam
Dobra, jakoś tam będzie. Tylko właśnie przyłóżcie się, zaglądajcie do Złotego Naparska, zaglądajcie na moje filmy, wchodźcie na mój kanał YouTube. Jak macie pieniądze, kupcie kurs Podstawy Szycia. Zobaczcie, jak to zrobić i krok po kroku, checklistę. Załóż prawidłowo, sprawdź, czy jest dobrze, sprawdź, czy wszystkie haczyki, czy szpulka dobrze, czy dobrze włożona, czy moja stopka pasuje do mojego rozstawu, czy jak zmieniłam na przykład ściek, to sprawdzam, czy rzeczywiście zmieniłam pozycję igły tak, że mi nie, pierwsze co nie zrobi, nie uderzy. Często to jest taki też błąd. Zmieniam stopkę na ściek overlockowy, nie zmieniłam ściegu i łup, pierwsze co, to stopka mi uderza, igła w stopkę, bo zapomniałam, że muszę tam zmienić jego ustawienia. Świadomie, najpierw sprawdzę, czy rzeczywiście ręcznie, czy pasuje mi, czy nie uderza mi centralnie w stopkę, czy dobrze mam ustawione. Jeśli takie rzeczy zaczniecie zwracać uwagę, świadomie, nie na łapu capy, tylko sprawdzę, to sprawdzę, to sprawdzę, sobie odschaczę, czy wszystko sprawdziłam, no to nie będę miała przestawionej igielnicy, rozwalonego chwytacza, poharatanej płytki ściegowej, poplątanej jakieś tam nitki, tego bębenka poluzowanego, poharatanego, pozdrapanego, bo bębenek jakikolwiek, znaczy szpulkę wsadzałam, no i wtedy będzie wszystko dobrze, wtedy pan Radek nie będzie miał tyle pracy, żeby wam piłować tak wasze płytki ściegowe, bo wiem, że czasami człowiek o miękkim sercu, tak samo jak ja, bierze wasze poharatane płytki ściegowe, które tak naprawdę może nawet nie podlegają gwarancji, dziewczyny, bo to maszyna prawidłowo używana, no nie powinna mieć poharatanej płytki, no bo dlaczego ma? Igła powinna celować, a nie, że wyciągniecie na przykład na siłę i potem to jest wszystko pozadrapywane, podziurawione, I do serwisu, bo się coś poprzestawiało, bo się coś zadziera, bo ten, no bo to wy po prostu nie zauważyłyście, tak? Czyli no, już więcej nie będę krzyczała, mówiła, bo wiem, że to czasami dziwnie brzmi, ale tak jest, dziewczyny, tak jest, tak jest, że maszyna jest do bani, bo mi ciągle zrywa, bo mi zrywa, potem mówię, no to co ci zrywa? A potem patrzę, Boże, a tak nałożone, a jak nałożone, a w ogóle nie tak jak trzeba, no a czemu tak masz? A nie wiedziałam, no bo się nigdy nie dowiedziałaś jakby, tak? Nigdy nawet nie patrzyłaś prawidłowo, jak to zrobić. No, czyli zaczynamy od podstaw, naprawdę, ze Złotym Naparskiem będziecie miały wszystko tak, jak trzeba, także zaglądajcie, dołączajcie do grupy Pasjonatki Szycia, zadawajcie pytania, nie ma pytań, dziewczyny złych, tylko proszę was bardzo o jedną rzecz, nie piszcie do mnie na priv, tylko piszcie na grupie, bo jeśli wy mnie pytacie o banalną rzecz, błahą, na temat jak dobrać pani Kasiu igiełkę, igłę do tam czegoś, a ja naprawdę nie mam czasu, ja zobaczcie, jestem ciągle zapracowana, ja nie mam czasu odpowiadać każdemu indywidualnie, jak igłę dobrać do jakiegoś materiału, po to jest nasza grupa, tam wpisujecie, jeśli ja znajdę czas, zobaczę wasze pytanie, ja też mogę się wypowiedzieć, ale czasami jest tak, że zanim ja się wypowiem, to moje wyszkolone kursantki, które tutaj widzę, że dziewczyny po kursie szycia, one profesjonalnie bardzo dobrze odpowiadają na pytania, osobom takim początkującym na te zielone tak zwane tematy, jak widzę, też mi duma mnie rozpiera, że ja nie muszę odpowiadać, zanim ja już odpowiem, to moje dziewczyny już super odpowiedziały, ja nie muszę w ogóle odpowiadać i macie tutaj naprawdę dobre odpowiedzi, tak? A jeśli zobaczę, że ktoś mówi herezję, to miejcie świadomość, że ja to poprawię, no nie? Albo któraś z dziewczyn, które są tutaj wyszkolone na fest, one to poprawią, powiedzą wam dobrze. Także tutaj jest zaufanie do tej grupy, miejcie, bo tu naprawdę się dobrze uczymy. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę, dajcie mi na koniec jeszcze jakieś łapki w górę, jakieś serduszka, bo tu specjalnie dla was się produkowałam tutaj jak najbardziej. Wiem, że dużo gadam, dziewczyny, już jest coraz mniej osób, już się wam pewnie znudziło, już macie obowiązki swoje domowe. Także jeszcze na koniec chciałabym się z wami pożegnać. Dajcie mi właśnie łapki, serduszka. Mam nadzieję, że to wam się przyda. Dziękuję wam za te wasze. Mam nadzieję, że Radek też będzie tu do dyspozycji dziewczyn moich na grupie, że będzie zerkał czasami na te pytania. Także Radek, patrz, jak dziewczyny pokupują maszynę, to będą ciągle ciebie teraz atakować. Pamiętajcie, że możecie też odznaczyć Radosław Marczak, odznaczajcie, wymagajcie, żeby tam wam podpowiedział, jakie będziecie coś wiedziały, tak? Bo chcecie jak najlepiej korzystać z tych maszyn. Także tyle chyba na dzisiaj. Mam nadzieję, że was przekonałam do tej maszyny. Gwarantuję, że ona jest super. Obiecuję, że zrobię troszeczkę filmików więcej specjalnie dla was, żebyście mogły tą maszynę poznać,
A dla osób, które boją się, że przechodzą na tą maszynę, że tam ta będzie trochę tak po macoszemu traktowana, to też postaram się dziewczyny tak robić, że jeśli będzie rzeczywiście temat tego wymagał, to jak będę ustawiała jakieś ściegi na tej maszynie, to najwyżej tą minerwkę gdzieś z boku postawię i powiem: dziewczyny, stopka, wszystko tak samo, ale jak chcecie ustawić ścieg, to na tej tak, a na tej tym pokrętłem tak i tak, żeby wam już wszyscy byli zadowoleni, tak? Tak jak ja to lubię. No dobrze, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, pamiętam. Pamiętajcie, że tylko dzisiaj, jeszcze ostatni dzień do 12, jeszcze zostawię promocyjną cenę na kurs podstawy szycia, kurs online, gdzie jeśli osobom, które chcą się świadomego tego szycia nauczyć, bo jutro już tego nie będzie, to już będzie ostatni dzień, a wręcz mówię, że może ten kurs też zniknie, bo cały czas jeszcze zastanawiam się, czego nie ukryć teraz i zrobić dopiero na wiosnę następną edycję, więc on może nawet zniknąć. Bo nie mam czasu cały czas jego promować, a jeśli on ma sobie leżeć bezużytecznie, to ja go po prostu ukryję i wtedy dopiero zrobimy następną naukę na wiosnę. Więc kto jeszcze chce skorzystać, to bierzcie się. No i zerknijcie jeszcze na warsztaty online, które są w sekcji, po prostu warsztaty online. Tam jest 20 parę tematów, które są za grosze, za powiedzmy 30 parę złotych. To są lekcje, które każda ma po 3 godziny, po 4 godziny. Na każdym temacie się uczymy mnóstwo rzeczy, na Minerwach właśnie. Także tam wszystko macie pod ręką i naukę. Także pozdrawiam serdecznie, kończymy. Dziękuję wszystkim, którzy byli dzisiaj i poświęcili też czas, żeby mnie wysłuchać. Także pa, pa. Cześć.